Zimna wojna 2.0. Tak, i myślę, że może być zbawienna dla ludzkości. Ty, jeśli zrozumiemy, do czego dąży PiS, tak na zimno, że próbuje zrobić powtórkę Korei Południowej i zamiast Czeboli mieć polskie czempiony. Wolność jest, ale ona jest pozorna, bo jednak system sam w sobie jest niesprawiedliwy i zniewala. Ale bez tego systemu nie byłoby innowacyjności i... Nie napędzalibyśmy gospodarki. Obstawiam też upadek Chin. To jest Obstawiasz też... upadek Chin? Tak, rywalizacja w dziedzinie sztucznej inteligencji z Amerykanami bez, bez procesorów nie ma szans. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Dida Scalia. już Wyżga, kłaniam się i od razu zachęcam, by Państwo zechcieli zasubskrybować ten kanał, wyrazić aprobatę, jeśli Państwu się podoba. A jeśli nie podoba, to proszę w komentarzach napisać, co sądzą Państwo o prowadzącym, o jego skarpetkach na przykład, albo nie najlepszych, nie najmądrzejszych pytaniach, czy może niezbyt doskonałej polszczyźnie. Do tego też zachęcam, bo to nie o mnie chodzi, tylko o gości żeby ich treści, które przynoszą tutaj opowieści, niosły się szerzej, do czego Państwa zachęcam. Dzisiaj też dużo, obiecuję, ciekawych treści. Rafał Zaorski z nami, spekulant, inwestor. Witaj. Nie wiem, i to, i to może. Jedno i drugie. <grym> Hazardista niektórzy mówią. Tro, trochę będziemy tłumaczyć te słowa dzisiaj w dalszej części rozmowy, dobra? Które jest do, dla ciebie ważniejsze, lepsze, które lepiej oddaje to, co robisz. Ale zacznijmy proszę od innych wątków, bardzo ważnych, o których chętnie się wypowiadasz, które pobudzają naszą wyobraźnię o miejscu Polski na mapie świata. Brzmi poważnie, ale posłuchaj. Widziałeś na pewno niejedno ostatnie ogłoszenie na przykład premiera Morawieckiego, który mówi kolejna amerykańska inwestycja w Polsce. Proszę zobaczyć, mówi pan premier, jesteśmy bezpiecznym krajem, duży amerykański biznes lokuje tu swoje chyba Microsoft ostatnio coś ogłosił, lokuje tutaj swoje inwestycje. To dla ciebie jest serio taki dowód na to, że to jest bezpieczne miejsce na świecie, mimo tego, że Największy, największy kraj świata jest naszym sąsiadem. Jest agresywnym krajem, ma największy arsenał nuklearny na świecie. U naszych bram toczy się zupełnie gorąca wojna. Mimo wszystko jesteśmy bezpieczni? Myślę, że doktryna wojenna od czasu II wojny światowej, od wynalezienia bomby atomowej i pierwszego jej użycia się trochę zmieniła. I to mamy potwierdzenie w historii. Zresztą RFN, który był krajem frontowym. W stosunku do Związku Radzieckiego i Korea Południowa, która sąsiadowała swoim największym wrogiem Koreą Północną, i Tajwan, to są państwa frontowe. Które były mocno wzmacniane przez Stany Zjednoczone. Ja mam na to swoją jakąś tą teorię. Opowiedz no o tym. Oni sobie stworzyli takie front. Oni sobie stworzyli takie frontowe kraje, to znaczy tro trochę je podrasowali, podpompowali w jakimś swoim celu? Nie, nie, nie jestem jakby specjalistą od wojskowości, na pewno, bo jestem amatorem, historykiem i może też inwestorem pod tym względem, ale staram sobie upraszczać świat. Hmm. I w moim uproszczeniu spekulacyjnym, żeby myśleć, w jakim kierunku świat się rozwinie i kto będzie tym hegemonem. W tym momencie to są Stany Zjednoczone i pewnie długo to się nie zmieni. I yy, yy patrząc też na wynalazek broni nuklearnej prowadzenie wojen się zmieniło i takie strefy buforowe jakie były przed II wojną światową czyli miało się jakiś kraj buforowy słaby praktycznie ziemia tylko Pamiętasz co 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 Kukliński prawda na, na zachód on właśnie dlatego y, mhm. informował Amerykanów bo widział w tych radzieckich planach Swoją ojczyznę jako takie pole starcia nuklearnego i ziemię, po której nic nie zostanie. No moglibyśmy tutaj zjechać od Bososiaka, od bramy smoleńskiej prosta droga do Berlina. W sumie można powiedzieć tak, kategoriami czołgów, tak pewnie jest, ale od czasu bomby nuklearnej i w momencie, w którym każdy kraj jest w zasięgu broni nuklearnej, to ta, myślę, że polityka się zmieniła. Kraje frontowe są wzmacniane. Nie bez powodów RFN był wzmacniany przez Amerykanów, Japonia, Korea Południowa i Tajwan. I w takiej perspektywie też rozpatruje w tej chwili Polskę, bez względu na to, kto będzie Polską rządził. Dopóki mm. będzie robił dobrze Amerykanom, chyba będzie dobrze. Polska jest krajem frontowym, tak to tak, widzisz. Tak uważam. Znaczy jesteśmy i frontowym w stosunku do Unii Europejskiej i frontowym w kategoriach interesów amerykańskich. I pod tym względem uważam, że kapitał będzie tutaj płynął. Ale to, jest, to są moje spekulacje. Zobaczymy, czy potwierdzi je rzeczywistość w najbliższym czasie. Słuchaj, ale to, że tutaj ten kapitał płynie, no bo, no, bo, no bo słyszymy o tych kolejnych inwestycjach, on tu jest, jest coraz bardziej. Myślę, trzymajmy się tego amerykańskiego kapitału. To to jest dla ciebie potwierdzenie, potwierdzenie tej tezy, że, że właśnie jesteśmy bezpieczni, bo skoro tutaj kapitał płynie, to, to ci, którzy decydują o tym, żeby on tu przypłynął, oni wiedzą, mają jakieś zapewnienie, nie wiem, wiesz, z kimś w w apartamencie stanu albo w Pentagonie gadali, wiedzą spokojnie. W Polsce jest bezpiecznie, inwestujcie grube miliardy na lata. Ja bym był daleki od stwierdzeń oni, jak, jak, jakiś rząd światowy, rząd amerykański. Myślę, że to jest jakby kierunek działań, który jest najbardziej taka m, linia najmniejszego oporu dla polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I też mam taką tezę, bo sprowadzam te spekulacje do kilku tez. Amerykanom opłaca się kraje frontowe wzmacniać, ponieważ jeśli daleko odsuną swoje interesy, łatwiej uzasadnić wyborcom obronę tych interesów przy minimalnych stratach ewentualnych. I dlatego też historycznie o wiele bardziej opłaca się przegrać z Amerykanami. Mówię tutaj na przykładzie Niemiec i Japonii. To są jedne z najbardziej rozwiniętych krajów demokratycznych i naprawdę opłaca się ze Stanami przegrać wojnę. Także w, ty, w tych kategoriach, jeśli już spekulujemy odnośnie przyszłości, stawiałbym na to, że Polska stała się krajem frontowym ze względu na parasol ochronny nuklearny. Mało rzeczy nam, nam grozi, a jeśli byśmy tworzyli taki zakład o cały świat, to jeśli byśmy założyli, że będzie trzecia wojna nuklearna, to już nie powinniśmy w ogóle w nic inwestować, więc lepiej założyć się o pokój. I on jest pomimo tej narracji negatywnej o wiele bardziej prawdopodobny. Jeśli mówimy tutaj o, o, o samej spekulacji o wstawianiu kolejnych wydarzeń. I ty stawiasz na pokój? Ja, ja stawiam na kolejną żelazną kurtynę pomiędzy blokiem państw, o, powiedzieć Chino, Chiny, Rosja, może Pakistan, a wolnym światem, czyli kulturą zachodnią. Zimna wojna 2.0. Tak, i myślę, że może ona być jeszcze bardziej, czyli znaczy, yy, może być zbawienna dla ludzkości. Jak to? No bo taka konkurencja dwóch bloków yy, spowoduje, że by yy, te państwa miały jakiś sens życia i istnienia, a nie tylko konsumpcji. Mm. Jakby zagrożenie yy, yy, wzbudza w nas yy, Chęć walki, obrony, życia. No, Ameryka podobno przed II światową, za Roosevelt'a i przy New Dealu no, była państwem upadłym. Czyli ona upada średnio raz na 10 lat, ale okazuje się, że nie ma alternatywy obecnie dla Stanów Zjednoczonych i dla dolara. Mhm. O tych blokach, proszę Państwa, jeszcze geopolitycznie, jeśli pozwolisz, jeszcze. W to nic specjalistą od geopolityki. Ja wiem, ja ja wiem ale jest... jesteś spekulantem, tak O sobie mówisz, i mówisz, że robotą spekulanta jest. Patrzenie w przyszłość, prawda? Od greckiego spekulus. No właśnie, Spekulować. i obstawianie tej przyszłości, stawianie na taki albo inny scenariusz, na, na wybieranie tego, który twoim zdaniem jest bardziej prawdopodobny. Tak. No i o tym pomówimy dzisiaj, o tych blokach też. To państwo mogą obiecać, ale takie są didaskalie. No, wszyscy mamy ogólny obraz, ale chodzi o to, żeby ci goście, którzy mają swoje bardzo oryginalne, często. Spojrzenie, podbudowane fantastycznym doświadczeniem, mówi o tych detalach, o tych szczegółach, jak czytają ten, ten, pełen, ten pełen obraz. I o tych blokach obiecuję, powiemy, wrócimy, ale, ale jeszcze od... słuchaj, bo to jest dość oryginalna teza. Wyobraziłem sobie Polskę jako drugą Japonię, jako drugą Koreę Południową, jako kolejne Niemcy, tak. Kwestia jest jeszcze, jeszcze mentalności Polaków. Czy my się do tego nadajemy? Bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że Afganistan mógłby się stać takim państwem, ale przy tej mentalności i kulturze myślę, że nie. Nadal należymy do kręgu kultury zachodniej, trochę na wschód, z jakimiś tam swoimi przywarami, ale do strefy państw północy które jednak są najbardziej rozwinięte na świecie pod względem gospodarczym. I, to i tak, bym to, tak bym to analizował. A, a ta mentalność <coughs> Polaków, to nam pomoże czy przeszkodzi? No, to znaczy, historycznie nam przeszkadzała, jakby patrząc na polską historię i e, święta narodowe związane z naszymi przegranymi, no nie jest z nią dobrze. Ale celebrujemy. Tak, ale sam jestem Polakiem i też czuję, e, że te przegrane, ale są dla nas wa ważne pod tym względem. No i jednak y, y, historia Polski jest y, uświęcona krwią i y, y, y poświęceniem Polaków. Tak? Należy to rozpatrywać. W takiej kulturze żyjemy. Pod, podsumowując ten wątek, y, to na tym zaangażowaniu Amerykanów, na tym, że dolary płyną nad Wisłę w kontekście i czy w konsekwencji wojny polska gospodarka na tym zyska. Uważam, że tak, jeśli nie rozpęta się trzecia wojna światowa i na to stawiam, że trzecia wojna światowa się nie rozpęta, nie rozpęta, bo stawiając na taki zakład wszyscy przegrają, więc lepiej postawić na pozytywny scenariusz, bo nawet jeśli byśmy postawili na negatywny, nikt na tym nie zyska. Będziemy mieli dużo większe kłopoty niż nieudane inwestycje. Nie wtedy. będą po prostu popioły, jakby nie, 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 nie będzie mm. może cywilizacji, ale y, to też jest grube uproszczenie y, i one jest też oparte na to, z czego sobie ludzie nie zdają sprawy, myślę, że żyjąc w takiej narracji medialnej, w ciągłym strachu, bo media produkują ten strach, albo w ciągłym budowaniu narracji, że Zachód jest na skraju upadku, nie zdajemy sobie sprawy, że ta narracja w państwach demokratycznych, jak zrobimy sobie eksperyment, o 1850 roku wylosujemy jakąkolwiek gazetę z tego okresu, czy to w Stanach w Wielkiej Brytanii, we Francji, to ta narracja w państwach demokratycznych, że zaraz będzie koniec, że jest dengryngolada, że te państwa się do niczego nadają, jest powszechna. Demokracja to jest stan państw w ciągłym kryzysie. Nie? Zawsze coś się dzieje, politycy ze sobą się biją. I, I zawsze jest jakiś problem. Nie? Dlatego państwa autorytarne wyglądają na, w tym tle o wiele lepiej. Czyli takie poukładane Chiny z partią komunistyczną na, na, na czele, czele, z pięciolatkami, nawet Związek Radziecki w okresie międzywojennym, gdzie było bardzo dużo, sporo użytecznych idiotów na mm, zachodnich y, uniwersytetach, uważających, że Związek Radziecki to jest modelowe państwo dla robotnika. Wiemy, że tak nie było, nawet dla chłopów nie było dobrze. Tak. Czyli polska gospodarka na tym zyska? Czy zyska na tym polski rynek kapitałowy? Ja stawiam na to, że zyska. Czyli jeśli miałbym stawiać na WIG20, to uważam, że WIG20 pobije rekordy w najbliższym czasie. I to mówię publicznie, więc pewnie ktoś do tego wróci i mnie w najbliższym czasie. Czyli kiedy? To czyli wszystkie znaczy... indeksy i tak rosną. Kwestia, kwestia inflacji. Jeśli nasz indeks jest mierzony w złotówką, to im złotówką, większa inflacja, tym wzrosty mamy, mamy zagwarantowane. Tak jak pytam się osób, które nie znają się na rynku kapitałowym, a nawet, które się znają, czy znają takie państwa jak Argentyna? Znamy, znamy. Wiem, że tam jest indeks Merval i w naszym wyobrażeniu Argentyna to jest państwo, które miało ostatnio sześć czy siedem kryzysów. które upadłości, pytanie, słuchaj Tak, upadłości. To jak zadaję pytanie to ich główny indeks, Merval, jak na jakim poziomie jest? No pewnie nisko. Nie, nie, jest na all-time high. Po prostu. E, ro, e, chyba w ciągu ostatnich 10 lat czy 20 tysiąc procent urósł. Więc, ale to jest kwestia rozumienia, w czym on jest mierzony i jak działa inflacja na indeksy. Więc mamy tutaj czynnik inflacyjny, czynnik inwestycyjny i bycia też jeszcze państwem frontowym i wielki, dużego znaczenia dla Polski. A Polska, myślę, że w tym, w tym, w tym co robi... Peace, ale bez względu na to, kto by tam rządził, dopóki grałby w grę Amerykanów, myślę, że robiłby to samo. Ewentualnie było większe yy, kościelne zboczenie lub mniejsze, <grytanie> tak należy to rozpatrywać, ale jest sama polityczne ale kierunek państwa przyfrontowego i będącego oczkiem w głowie Amerykanów myślę, że utrzyma. Czyli y, konkretna wskazówka z Twoich ust w stronę dowolnego polityka, czyli tego, który trzyma lub przejmuje stery władzy, to znaczy ten sentyment czy stawianie na Amerykanów tego się trzymajcie i to się nam, Polakom, będzie opłacało. Na pewno nie na Wiktora Orbana. Ale te, powtarzanie błędów węgierskich na i stawianie na Orbana. Zresztą Węgrzy mają taką przypadłość, że już w II wojny Światowej też się pomylili za Hortiego, nie? O, postawili na Niemców, ale może nie mieli innej opcji w tamtym okresie. Ale czy stawianie na Waszyngton wyklucza stawianie na Brukselę? Wiesz, czasami to jest tak stawiane, że bardziej bądźmy może bardziej amerykańscy niż, niż europejscy. Na przykład Macron, prezydent francuskiej republiki mówi, musimy zyskać autonomię strategiczną od Amerykanów. I tu zaczynamy politykować. A spekulanci nie zajmują się politykowaniem. Czyli oddzielamy strefę naszych poglądów osobistych, czy jesteśmy socjalistami, liberałami i patrzymy na świat takim, jakim on jest. Często też powtarzam, że spekulanci, inwestorzy nie sypiają ze swoimi pacjentami, czyli nie dilują z rzeczywistością, nie staramy się w nią, w, ni w nią angażować. Dlatego ja często spotykam się i z ludźmi z lewicy, z prawicy. Z pis z PO, z Konfederacji, żeby wiedzieć, jakie mają opinie, jak będą kształtować polską politykę i co jest ich motorem napędowym. Wtedy łatwiej przewidzieć, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Ale ja osobiście nie mogę mieć swoich poglądów, co najlepiej zrobić w Polsce. Ba, powiem więcej, nie powinno mi to zajmować i angażować intelektualnie, bo zacznę budować sobie przekonania. I, I to często wychodzi w naszych debatach, kiedy stawiamy inwestora, spekulanta z politykiem. Yy, I dochodzi do takiego niezrozumienia. My chcemy przewidzieć, ile złotówka będzie za rok i z jakich czynników, mm. a polityk powie, co należy w Polsce zrobić, a co jest złego. Mm. No, a my nie chcemy zmieniać Ale to nie jest łatwe. Ja, musiałeś się tego nauczyć? Myślisz, że jesteś już w tym dzisiaj niezły, żeby to oddzielić? Ja nie Te... wiem, czy ja to umiem. Mhm. <gry> Staram się y, posługiwać innymi narzędziami intelektualnymi niż y, o, typowy jakiś profesor albo akademik, y, który y, zgodnie no, z założeniami naukowymi powinien zebrać jak najwięcej najwię ilość danych, poukładać to w tabelę, znaleźć korelacje i wyprowadzić z tego jakieś prawa i przewidzieć przyszłość. Mhm. A tak spekulacja nie działa. Jakbym miał wymyślić jedną definicję na spekulację, to jest przy jak najmniejszych danych, niewystarczających do analizy, wymyśleć jak najdalej idące wnioski. I o to gramy w spekulacji. Czyli im z mniejszej ilości danych jesteś w stanie wywnioskować przyszłość i obstawić ją, wtedy wygrywasz w tej grze, w największej grze konkurencyjnej na świecie zwanej spekulacją inwestowaniem. A jak spotykasz się z tymi politykami z każdej strony... Gadasz z nimi, oni coś tam ci opowiadają, to jaki polityczny scenariusz obstawiasz? Jaki... No wiesz, jak, jak zastanawiasz się, co się będzie mówisz, WIG 20 rekord w 2023. Nie ma to znaczenia. W 2023 ten rekord? Nie wiem, znaczy, chociaż mamy takie comiesięczne spotkania spekulacyjne u mnie i. Teraz obstawiamy, że powyżej 2,5 tysięcy będzie WIG-20 w tym roku. No zobaczymy. Nie? Nagrało się, sprawdzimy pod koniec roku. No i że złotówka spokojnie może spaść poniżej 4 zł za. Za dolara. Poniżej 4 zł za dolara. Tak, 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 Jeszcze w tym roku, 2023. Nie, nie wiem, czy w tym roku, ale powinna. Powi... Może, jest to prawdopodobne, nie? Wbrew, I dwa, wbrew narracji. 2,5 tysiąca punktów, indeks blue chipów, czyli tych kluczowych hmm. spółek, WIG-20, 2,5 tysiąca, w... pewnie w tym roku. To też wynika z tych programów PPK. 700 tysięcy ludzi zostało. Tam 40% i musi być WIG-20 inwestorów. To trzeba kupować. Tak, więc jakby presja popytowa jest, tak jak. Pełnie rozpoczynałeś swoją przygodę z rynkiem kapitałowym na początku 2000, kiedy OFE się bardzo mocno rozkręcało, było wiadome, że no to będzie stały dopływ gotówki na rynek. No i wtedy WIG-20 i WIG yy, 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 mocno do góry poszły i dopóki, dopóki nie, nie rozwiązano OFE. O, mm -hmm. tak A teraz, kiedy tak. Na marginesie i w nawiasie kiedyś. To są spekulacje. A, spekulacje. Ty, tym się zajmujesz i ty, o, ty, o tym dzisiaj no. rozmawiamy. Państwo mogą te spekulacje i pomysły na przyszłość, bo to są pomysły na przyszłość, jakieś wizje przyszłości cały czas komentować, do tego zachęcamy. niech nie, nie chce wyjść na jakiegoś Jackowskiego. OFE <grym> będą likwidowane za chwilę. Przynajmniej taka jest zapowiedź już od kilku lat. Jak to mogłoby wpłynąć na rynek, Twoim zdaniem? Nie, to już jest temat, który. Zamknięty. Tak. Jest, jest takie powiedzenie powiedz, spekulantów i inwestorów: powiedz, po, powiedz mi. Coś, czego nie wiem. Jeśli wszyscy o tym wiemy, jest to w mediach, rynek to wie, tak naprawdę już jest w cenach. Nie ma sensu nawet na ten temat deliberować mm -hmm. zbytnio. To o tym, podeliberujmy, jeśli się zgodzisz, i masz ochotę. Bo zapytałem o ten scenariusz polityczny, jaki to obstawiasz. To ma jakieś znaczenie. Nie Powiedziałeś, ma, że to nie ma znaczenia, tak? Nie ma Czyli nieważne, czy ktoś, czy, czy opozycja przejmie władzę, czy nie przejmie, czy się nic nie zmieni, to z Twojej perspektywy nie ma większego znaczenia. Czy mam trochę, jakby. Patrząc na centrum władzy globalnej, zachodniej na świecie, czyli mówimy, że dolar mimo wszystko ma hegemonię i Stany Zjednoczone mają, pomimo narracji medialnej i to takiej dziwnej, prochińskiej, w Polsce nawet, to uważam, że... Ja na to spekuluję, na to obstawiam. Zresztą obstawiam też upadek Chin. To jest Obstawiasz też... upadek Chin? Tak, uważam, że to... wytłumaczy też dlaczego, dla z, z jakich też powodów i popartych też myślę, że Dobrymi wnioskami, ale oczywiście historia lubi płatać figle i zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze jakieś czarne łabędzie mogą przecież przyjść. Ale wracając do tej polityki, jeśli jesteśmy w centrum uwagi, jesteśmy kluczowym państwem dla polityki Stanów Zjednoczonych i jeszcze w opozycji do Unii Europejskiej i do Niemiec, balansującym, no to. Wystarczy obserwować inwestycje amerykańskie w Polsce, rozwój firm pokroju Goldman, GP, Bain, Boston. Wszystkie firmy konsultingowe one rozkręcają się. Rozkręcają, tworzą tutaj swoje biura, które są też wsparciem dla ich działań zagranicznych. I, i podobny proces obserwowaliśmy w latach 80. w Korei, wcześniej w Tajwanie, w Japonii. To, to jest myślenie długoterminowe. Kolejnym takim argumentem jest to, że 30-40% obrotów od tamtego kwietnia, tamtego roku to jest JP Morgan i, i Goldman. A we wrześniu, to też jest mhm. ciekawy zbieg okoliczności, we wrześniu wszystkie media pisały, że WIG20 jest najgorszym indeksem na, na świecie. Tam chyba miał 1400 i w tym samym czasie złotówka była, dolar był po 5 złotych. Yy, więc idealne miejsce na, 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 na Mówisz na... o obrotach przy Księżęcej, na giełdzie w Warszawie. Tak, tak, tak. tak I tak, o udziale tak. amerykańskich banków inwestycyjnych tak, w tak, tym obrocie. Tak. Czyli to, to jest dowód na to, że. że... Yy, długoterminowy. Jasne. Uważam, że w ciągu 5-10 lat. Oczywiście, to jest, to jest spekulacja, mogę się mylić i myliłem się nieraz. Nie? Yy. A, a czy w drugą stronę, gdybyś zauważył, że te inwestycje z jakiegoś powodu się wycofują, jest ich mniej, albo się nie pojawiają nowe, albo zaczynają się wycofywać te, które były, to byłby dla Ciebie zły znak? Yy, byłby. To bałbym się być w pozycji Orbana i Węgier obecnie. No. Więc bardziej bym się martwił, gdyby w Rosji rzeczywiście doszło do jakiegoś przewrotu i nie byłoby takiego starcia wschodu z zachodem, bo może stracilibyśmy takie znaczenie. Na znaczeniu byśmy stracili dla Amerykanów. Czyli to starcie w jakimś sensie jest dla nas geopolitycznie korzystne? Tak, i dla świata myślę. No. Słyszymy o nowych projektach, o SpaceX, o tym, że Amerykanie chcą na Księżycu budować bazę, Chińczycy też. To się nakręca. Wiem, że to brzmi dziwnie, i może kontrowersyjnie, ale pokój raczej prowadzi jakieś dekadencje, a nie. A nie do wzrostu zamożności ludzi i innowacyjności, i rozwoju. Tak wygląda historia świata, cywilizacji Homo sapiens. To co, tak, co nie ale... musi oznaczać gorącej, kinetycznej wojny. Wystarczy taki wyścig. Tak, ale jak powiedziałem, nie jestem specjalistą od wojen. Tutaj Wolski, może Bartosiak byś się powiedział. Ja patrzę z tej perspektywy spekulacyjnej i jeśli komuś to, dla kogoś to będzie jakimś innym spojrzeniem, z innej strony, której wcześniej nie to analizował, to... O takie didaskalie chodzi. No, tak to byłoby jak, fajnie. Tak jak rozmawialiśmy, no, chodzi o to, że ty masz takie, że za tą twoją wizją, spekulacją, wizją przyszłości, scenariuszem, który obstawiasz, tym najbardziej prawdopodobnym, idzie konkretna decyzja, w sensie zaangażowania konkretnych pieniędzy na ten akurat, a nie inny scenariusz, prawda? Czyli to się do ciebie sprowadza do konkretu. Tak, na końcu... Ta wizja. Trzeba postawić na to pieniądze, no bo... Ca całe to wnioskowanie e, nie służy temu, żeby coś zmienić, tylko żeby tylko przewidzieć mm -hmm. świat, który I obserwujemy i zarobić. Mm -hmm. e, także jakby, a w związku z tym pieniądze są efektem wtórnym e, dobrej spekulacji i dobrych przewidywań co mm -hmm. do przyszłości. No właśnie. Ty przewidziałeś wybuch wojny. E, czy przewidziałem wybuch wojny? Tak, ale to jest z kilku, z kilku można powiedzieć, frontów. Mm -hmm. ja... Z samego rynku, no który nie wiadomo dlaczego spadał e, do wojny, i w momencie wybuchu wojny się odbił, to też wykorzystałem ten moment do zarobienia pieniędzy. Jak przewidują przyszłość, tak? Tak. Pokazują przyszłość. I wynika to bardzo z, z takiego bardzo prozaicznego myślę, że komuś to wyjaśnię, to zrozumie dlaczego bardzo ciężko utrzymać coś w tajemnicy. To ludziom się wydaje, że jak coś jest zapisane top secret, i mm -hmm. to, to. Yy, yy, Nikt nie puści farby, albo y, zwykłe przewary ludzkie nie spowodują, że ta informacja wypłynie. Y, ruchy wojsk rosyjskich można było obserwować na przykład na kolei białoruskiej, y, gdzie były blokowane tory i wstrzymywane na trzy dni. I było wi wiadome, albo z dużym prawdopodobieństwem, wracając do tej teorii spekulacji na bardzo małej próbce danych, że coś się może w tym terminie wydarzyć, że to nie jest tylko, tylko blef. Y, no i to jest jakieś pra pra prawdopodobieństwo. Także tak bym do tego, do tego podchodził. Chyba zgubiłem wątek. Szukasz tych, tych sygnałów i przewidujesz wojnę i obstawiasz po prostu taki, a nie inny scenariusz. Tak to działa. Tak, ale też jakby w rozumieniu spekulacji też absurdalna decyzja, że w momencie wybuchu wojny no, kupiłem, co tylko się dało. Dlaczego? No, sprzedawaj plotki, kupuj fakty. Tak samo na rynku kapitałowym... Kupuj plotki i sprzedawaj fakty. Jakby rynek dąży do tych, do tych faktów, czyli jeśli takim przykładem z polskiego rynku, był na przykład cyberpunk i CD projekt, że moment sprzedawania faktów, to będzie debiut cyberpunku idą przez półtora roku sporo osób się ze śmiało, że mówiłem, że to jest idealny moment do sprzedaży. No i się sprawdziło, nie? Ale... Yy... Czyli warto było kupować wcześniej tę obietnicę, to marzenie o tym, że to będzie fantastyczny produkt, który będzie się mm. świetnie na świecie sprzedawał, bo to było tylko plotką nie do sprawdzenia w momencie, kiedy ta gra wyszła i okazała się przynajmniej na początku nie takim super strzałem, jak się wydawało, to był moment, żeby sprzedawać. Tego, tego zakładu akurat nie analizowałem w stronę wzrostów, ale analizowałem zakład odwrotny, jakby rozczarowanie rynku, mm. kiedy produkt ujrzy światło dzienne i tak często jest na rynku kapitałowym, że kupujemy plotki, sprzedajemy fakty. Więc dla wielu osób, które, do których ukazało się na głównych yy, yy, serwisach informacyjnych, że cyberpunk jest takim a takim yy, sukcesem, to już Temat był zamknięty, i wtedy sprowadza się wszystko do tego stwierdzenia, powiedz mi coś, czego nie wiem. A co się dzieje teraz na giełdzie przy Wall Street? Na przy Wall Street? Teraz mamy jakieś lekkie, lekkie odbicie. Rynek, rynek trwa jakiś zakład. Czy stopy procentowe będą rosły, czy będą spadały? Nadal mamy za niskie stopy procentowe, uważam. No Ale to jest rozgrywka już myślę, że międzynarodowa. Ciężko tak w jednym zdaniu powiedzieć, co, co się dzieje. Nie? Dla mnie dla mnie yy w mojej spekulacji ważne są te ekstremalne yy momenty na rynku, czyli maksymalnej euforii albo minimalnego jakiegoś zniechęcenia rynkiem. A w tej chwili jesteśmy tak po środku I nawet spekulacyjnie do tego... Taki moment tak nie przeczekania nie trochę. Nie podchodzę. Mm -hmm. Mam odbicie jakby po, 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 po spadkach tamtego roku. Nie? Aż korci słuchaj człowieka, który obstawiał scenariusz wybuchu wojny postawił na to pieniądze i dobrze na tym wyszedł, żeby zapytać, jaki scenariusz Zakończenia tej wojny widzi. to jest przeszłość. I, i kiedy? Czy tutaj widzisz jakieś sygnały, czegoś tutaj się spodziewasz, jeśli chodzi o konkretnie wojnę w Ukrainie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Teraz, teraz nie mam nawet jakich, jakich instrumentów używać do obstawienia. Uważam, że w globalnej rozgrywce stawiam na kolaps Chin i to taki dosyć spory. Zresztą łańcuchy dostaw są e, zmieniane e, i, 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 i to widać. A jakby co do scenariusza, to uważam, że Rosja jest w tym scenariuszu rozgrywki amerykańsko-chińskiej i jest takim, można powiedzieć, mniejszym teatrem działań dla Amerykanów, ale wojna na Ukrainie uświadomiła nam jedną rzecz: że ta degeneracja Zachodu, promowana przez media, okazała się fikcją i że to jednak Rosjanie, pomimo tej twardej, twardej niedźwiedziej polityki i siły potem, mocno wyolbrzymionej przez media i i, i, i jakąś dziwną propagandę rosyjską, są słabi. A my potrafimy się dogadać, potrafimy się zjednoczyć, potrafimy pomóc, yy, yy, nawet wtedy, kiedy nie musimy, teoretycznie, czyli wyszły te dobre rzeczy. No ja wierzę w, wol, w wolny Zachód, czyli wolne kraje zachodnie, które mają swoją kulturę opartą na indywidualizmie, a nie na jakichś autorytarnych rządach. I uważam, że w długim terminie yy, te państwa bardziej autorytarne przegrywają. Nawet jeśli łatwiej nie ministerować, łatwiej wydawać rozkazy, dużo sprawniej i szybciej reagują? Myślę, że jest tam większa innowacyjność, Tak patrząc nawet historycznie. W tych wolnych oczywiście, krajach. Oczywiście moglibyśmy się spierać, że na jak to, Mongołowie, na Patatajkach zajechały Chiny, które... Mierzylibyśmy siłę państw pod względem PKB, by się okazało, że w wielu przypadkach historii było to w ogóle bezsensowne. I, i, i tak nie, nie powinniśmy rozpatrywać y, tych... Y, tych parametrów. Zresztą w ogóle spekulacja opiera się na, na tym, żeby zauważyć przede wszystkim jakiś paradygmat, który jest powtarzany, a następnie czekać, żeby ten paradygmat y, okazał się fałszywy. I wtedy się są największe pieniądze. Czyli wierzymy, że. Coś się nie powinno nigdy załamać, i ten paradygmat się łamie, a spekulanci, obstając szerzej. Znaczy wierzymy, w sensie my wszyscy wierzymy. Ogół, czy te jedynki w gazetach, tak? Zakładają, że to się nigdy nie zmieni, a ten spekulant myśli odwrotnie. No, na, I obstawia. Na, na tym to polega. No, jeśli chcesz sprzedać najdrożej y, jakiś instrument, w tym wypadku komuś, no to musi być w nim zakochany i pewny, że tylko i wyłącznie będzie rósł. To powiedz. W stronę również. No, największa panika w mediach, zresztą jest ta teoria o nagłówkach gazet i, i można ją skorelować ze szczytami i, i dołkami na indeksach yy, i to się ładnie koreluje. Nie? Tak jak tutaj ci powiedziałem o, rok temu we wrześniu, że WIK-20 jest najgorszym indeksem, yy, katastrofa na złotówce, 5 zł za dolara, a to był idealny okres do, do kupowania. Kupuj, kiedy leje się krew. Tak kolejne giełdowe powiedzenie. To, bo nie wszyscy jestem przekonani spośród państwa. Ale, ale jest też drugie powiedzenie. Nie, nie łap spadających noży. One tak. się wykluczają. Yy... I to jest absurd w ogóle spekulacji. Tak, jest też takie, że jak coś spada nawet z wieżowca, to chociaż na chwilę może się odbić, prawda? Coś z samej góry. Tych powiedzonek jest, jest pełno. Jestem przekonany, że nie wszyscy widzowie naszego programu bez pudła potrafią opowiedzieć, w jaki sposób na giełdach można zarabiać na spadkach. To też jest niej intuicyjne. Jak to się robi? Jak się zarabia na spadkach? Zarabia się wtedy, kiedy coś rośnie, a nie kiedy spada. To jest bardzo prosty schemat. No przykład, jakbym pożyczył od ciebie tą, tą szklankę mm -hmm. i dzisiaj byłaby warta powiedzmy na Allegro 10 złotych i umówilibyśmy się, że oddam ci ją za, za dwa miesiące, albo za miesiąc. Znalazłbym taką samą szklankę na rynku za 2 zł, kupił na Allegro, dałbym ci tą samą szklankę. To jest krótka sprzedaż. Gdybyś miał szklankę, ja bym miał 8 zł w kieszeni. I to jest, krótko mówiąc, krótka sprzedaż i, i granie na spadkach. Mhm. I ty więcej zarabiasz mm, obstawiając takie scenariusze, niż obstawiając wzrosty? Ja, ja jestem typu, typowy spekulant niedźwiedź, czyli obstawiam kolapsy różnych projektów i i to wynika też z pewnej cechy spadków. Jest takie powiedzenie, też, a propos powiedzeń giełdowych, że, że byki wchodzą po schodach, a niedźwiedzie skaczą przez okna. Także spadki są często krótkie, szybkie i nie pozostawiają zbyt dużych korekt, więc łatwiej na nich teoretycznie zarabiać. Rynki byka są, strasznie wymęczają inwestorów, bo rosną często w strachu, czyli... Rynek rośnie, a codziennie się okazują tragiczne, yy, tragiczne tytuły. Typu, Że zaraz się skończy. Tak, Ameryka upada, dolar się kończy, Chiny wygrały wojnę. Jakby Chińczycy chcieli, to sprzedali by obligacje, a nie byłoby Ameryki. Jakby Chińczycy chcieli Juana do złota yy, sprowadzić wymienialność, to Ameryki, Ameryka znika. Nie? I, I różne tego typu bzdury. Więc byki mają... No, Duży problem psychiczny, żeby, żeby wytrzymać wzrosty. No. Dużo jeszcze takich obiecuję to Państwu no człowiek rynków. Ale, ale to, co mówię, może wydawać się takie trochę absurdalne mm. i takie niekonkretne, bo to nie jest nauka też. I mogę się mylić. I, i, I też często przestrzegam osoby przed inwestowaniem, że rynek kapitałowy jest usiany trupami, truchłami spekulantów. Mówi się o tych wygranych ale mało się mówi o przegranych, a tych przegranych jest znacznie, znacznie większe. No, większy, choćby te, te, te przeróżne statystyki roczne Komisji Nadzoru Finansowego, tak. które mówią na przykład o Forexie, o, o giełdzie walutowej, że tam 80% indywidualnych no, im inwestorów traci, prawda? Im większa dźwignia, Większa zmienność, tym więcej strat. Człowiek rynku więc obiecuję, że tych finansowych rzeczy jeszcze związanych z rynkami kapitałowymi będzie więcej, ale jeszcze trochę, bo to unikatowe spojrzenie na, na, na sytuację Polski na świecie jeszcze o to chciałbym Cię trochę pomęczyć i powypytywać. I to jest ważna rzecz, bo jeśli mnie pytasz, to ja mówię tylko i wyłącznie o swoim zdaniu, gdzie obstawiam pieniądze. Tak. To, to nie jest jakieś zdanie wynikające z. Bo tak mi się wydaje raczej na te scenariusze stawiam swoje pieniądze. Czyli ale zobacz, 20. państwo. Widzowie programu Dida Scalia... Nie, nie chcę nikogo namawiać do tego. Jasne. Tylko to, moja decyzja. To, to, są, to są, to żadna, broń Boże, porada inwestycyjna. Ale tak. państwo mają dostęp do bardzo wielu różnych opinii, komentarzy ludzi, którzy wypowiadają się na różne sprawy. Mają bardzo konkretne, określone sądy. Na przykład w kwestii geopolityki miejsca Polski na świecie, czy układu sił o tym. Tylko bardzo często tym opowieściom nie towarzyszą, wiesz, nie towarzyszy żadne ryzyko. Znaczy opowiadać można różne rzeczy, ale bardzo często... Ci opowiadający nie stawiają na to fortuny. Rozumiem, że ty też opowiadasz, ale w ślad za tą opowieścią jakąś wizją i scenariuszem idą konkretne pieniądze. Tak. No właśnie. Dlatego być może ta opowieść tego człowieka jest dla państwa ciekawa. Może to... zbankrutuje. To z... Różnie mu się Ale za tym słowem idzie kasa i konkretne decyzje. Konkretne decyzje grubych milionów. Grube pieniądze. To może e... słuchaj, taki scenariusz, może ci się spodoba i cytować. Co ty o nim myślisz? Polska... Ukraina zwycięży tę wojnę, Polska jest w dobrym obozie, mocno się trzymamy z Amerykanami, Ukraina zwycięży, będzie wsparcie Zachodu, Unia Europejska będzie pompowała pieniądze, żeby ten kraj się odbudował. Ukraina w perspektywie kilku, może kilkunastu lat stanie się członkiem Unii Europejskiej. Może to jest trochę taka sytuacja jak u nas, nie mieliśmy historii wojny, tej tragicznej jaką mają Ukraińcy chwilę temu, ale przed, może ta, to jest podobny stan już jak przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Cała ta Ukraina, ta sytuacja w regionie może tam się za chwilę zacznie budować bogacące się społeczeństwo na czym my też zyskamy. Jest jeden problem w obstawianiu takiej przyszłości. Rosjanie uważają mentalnie jako naród nie cofną się. Myślą cały czas tymi resentymentami wielkości Rosji i to już jest stan umysłu każdego, że większości obywateli Rosji i Rosjan. I myślę, że. Nawet jeśli patrzymy na strategię rosyjską w ciągu ostatnich 300 lat, no to ta głębia strategiczna terytorium była dla nich ważna, nawet jeśli to, to był taki koncept współcześnie już bezsensowny. Więc dla nich Ukraina, która staje się częścią zachodniego świata, czyli nie ich rosyjskiego miry, miru, stanowi dla nich egzystencjalne zagrożenie dla ich tożsamości narodowej. I tak trzeba rozpatrywać, myślę, że Rosję i ten w ogóle atak na, na Ukrainę. Oczywiście będą kłamać, będą ubarwiać swoje decyzje i tłumaczyć swoje zachowanie, tylko też na świecie mamy jeden zakład, też do przetestowania. Coś, czego Hitler nie mógł przetestować, ani Imperium Japońskie. Rosja jest posiadaniem. Broni nuklearnej i nie jest w stanie tej wojny przegrać w żaden sposób. Amerykanie w związku z tym, że też nie są w stanie przegrać, mogą tylko wygrać w sposób gospodarczy i ekonomiczny. Więc mamy pierwsza w historii sytuację, w której takie państwo autorytarne jak Rosja, nawet przy środkach Zachodu, które ma wystarczające, żeby takie państwo rozbroić, nic się nie wydarzy. Jakby. Tak jakby Hitler miał bombę nuklearną i wiedział dobrze, że może. Machać szabelką i atakować kolejne kraje, ale na pewno wojny nie przegra. Hitler mógł się spodziewać, że jednak Amerykanie wkroczą do Berlina i Sowieci. Myślę, że w tym przypadku Moskwy takiego zagrożenia dla Rosji nie ma. Czyli spodziewasz się jakichś, nie wiem, ustępstw terytorialnych, na przykład Ukrainy, jakiegoś zamrożenia konfliktu, jakiegoś układu pokojowego, niejednoznacznie korzystnego dla Kijowa? Myślę, że może to się przerodzić Korea Północna, Korea Południowa, podobny. Podobny układ. Myślę, U. że Rosjanie nie odpuszczą. Czyli nie wiem, zagarniają, trzymają Krym, trzymają część Donbasu i zamrożenie konfliktu, tak? Tro... Myślę, że nie poradzą sobie z przesunięciem yy, zachodniej kultury tak blisko Moskwy. No, jednak tak blisko to chyba tylko za podczas II wojny światowej, jak Hitler był pod Leningradem i pod Stalingradem tak blisko interesy zachodnie były a, Rosji. Ale jak już powiedzieliśmy, nie, nie zakładasz scenariusza III Wojny Światowej. Czyli nie. jakieś wyciszenie, jakieś, jakieś zamrożenie, jak, jakiś deal dyplomatyczny. Dlatego y, utrwalenie tego konfliktu y, jakby też jest podstawą mojego myślenia o wzmocnieniu Polski. Czyli będziemy jednym z państw, które, które będzie oczkiem w głowie Amerykanów, a znając y, i obstawiając, też to jest tylko obstawienie, jakby założenia Rosjan, uważam, że się nie cofną. Jakby to, to, to nie jest pozytywna, pozy, pozytywna spekulacja. No po prostu tak, tak to widzę mhm. nie? I, i na to bym stawiał. Ale nie spodziewasz się Ukrainy w Unii Europejskiej? Myślę, że będzie państwem buforowym i mocno też wyniszczonym. Czyli państwem stowarzyszonym raczej niż pełnoprawnym członkiem. Myślę, że ten bałagan, który jest w Donbasie, nie skończy się szybko. Pomimo nawet dobrych chęci zachodu, będzie pewnie ileś konferencji, rozmów, to może się przerodzić nawet w kilkudziesięcioletni konflikt no, po drugiej wojnie światowej. Stalin był uważany za takiego dobrego wujka, Związek Radziecki też. No, wystarczyło 4 lata i mielibyśmy już konflikt w, i kryzys w Berlinie i mur berliński. Nie? Czyli tym bardziej nie spodziewasz się Ukrainy w, w NATO. Ja u, uważam, że Rosja znaczy Ukraina może być w NATO, ale Rosja nie może sobie na to pozwolić. Ja mówię o ich percepcji myślenia. I nie mówię tylko o politykach, ale też o narodzie rosyjskim. Dla nich to była przegrana. Tak jak Chińczycy mają resentymenty z XVIII wieku i państwa środka, tak jak Hitler miał resentymenty z Wielkich, z wielkich Prus i wygra, wygraną w wojnie z Francją i, i przegraną podczas I wojny światowej. Tak samo tutaj. Rosja myśli i Rosjanie myślą imperialnie. I to jest duże zagrożenie dla pokoju na, na świecie. Nie? A dostrzegasz jakąś szansę dla, dla polskiej gospodarki no, trzymam bardzo mocno kciuki za, Ukrai za Ukraińców Chciałbym, żeby, żeby, wygrali trzymam. żeby wygrali z okupantem Wypędzili go ze swojego terytorium Najlepiej całego swojego terytorium I niech to się jak najszybciej skończy Ale trzymasz, zakładasz taki scenariusz, że, że polska gospodarka na tym zyska Na odbudowie Ukrainy, na tym, że będziemy w stanie im pomóc Że polskie firmy będą w tym uczestniczyły Obstawiam ten scenariusz, że tak jak powiedziałem na samym początku Jesteśmy krajem frontowym i będziemy wzmacniani przez interesy amerykańskie w tym regionie i bez względu na to, Amerykanie zresztą kuli kiedyś takie powiedzenie, chyba Eisenhower to powiedział: nieważne, kto będzie w Polsce rządził. <laughs> Czyli to jest syn, ale to jest nasz tak. Także myślę, że będą się trzymali tej polityki. Wiem, że to jest smutne to, co mówię, ale na taki scenariusz obecnie, obecnie stawiam, że to się tak szybko nie skończy. No dobrze, rozmawiamy o Ukrainie, o tym jak, jaka, może, jaka może być jej rola, miejsce na mapie, na mapie Europy. Też się zastanawiam, słuchaj, czy to jest już kiedy szczęśliwie bracia Ukraińcy sobie poradzą, porają się z kłopotami, czy to może być jakiś ciekawy rynek nieruchomości na przykład? Ukraina właśnie, odbudowywanie tego kraju, kiedyś postawienie na to? Myślę, że tworzymy taki paradygmat i na to liczymy. Aha. Akurat w tym temacie Ukrainy nie stawiam, nie obstawiam pieniędzy. Stawiam to w kategoriach polskich. I tutaj pojawia się taka pokusa, żeby uprawiać myślenie życzeniowe, ale nie mam zdania. I tak na tym, na tym, na tym bym pozostał. Jakby życzyłbym Ukraińcom, żeby zbudowali państwo zachodnie, a to są życzenia, to już jest politykowanie, ale pod względem spekulacji uważam, że to będzie ciężkie do zrealizowania pomimo mojej sympatii do tego kraju i pomocy, którą też wysłaliśmy razem z naszą fundacją, będzie to ciężkie. Ja miałbym na to obstawiać pieniądze. Jasne. A ja bym chciał się uczepić rynku nieruchomości. To zostawmy Ukrainę, Ukrainę trzymamy, za nich kciuki życzymy. ogóle im, 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 nie znam się na rynku nieruchomości. Im dobrze, nie? nie masz najdroższego apartamentu w Polsce? To jest kawalerka z aneksem kuchennym. Taka skromniutka. Taka, 500 metrów. 500 metrów kwadratowych. Ale wiesz, bo te ceny. Jak człowiek w Polsce nad Wisłą myśli o inwestowaniu pieniędzy, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale bardzo często nie są to aktywa finansowe notowane na GPW przy Księżęcej, czy jakiekolwiek inne aktywa na rynku kapitałowym, rynkach kapitałowych, tylko to są mury. To bardzo często są nieruchomości. Polacy uwielbiają odkładać na przyszłość, na emeryturę. Będę miał emeryturę z nieruchomości, prawda? To jest takie częste właśnie. Takie myślenie z PRL. -u. No właśnie, To jest słuszne myślę, bo musimy mieć własność. Co mamy pakować pieniądze przy inflacji, psuciu pieniądza w złoto. Nieruchomość wydaje się takim naturalnym, naturalną inwestycją. Chociaż zastanawiam się, jak czują się fliperzy z 1939 roku i ci, którzy skupowali kamienice. Musieli 50 lat czekać, nie? 60 lat na odzyskanie. Nam to nie grozi, no daj spokój. Myślę, że nie, nie ma takiego ale nie znam tego. się na nieruchomości. Mm -hmm. Jakby byłem kiedyś przeciwny inwestowaniu w nieruchomości i trzymałem wszystko w gotówce. To się skończyło źle, bo z bankruta strzeliłem. Przeprosiłem się z nieruchomościami teraz 30% staram się mieć w nieruchomości. A jak można zbankrutować trzymając gotówkę? Obstawiając na kontraktach zlewarowanych ropę przed decyzją opec u ale dzisiaj jedna trzecia twojego majątku to nieruchomości. No, można tak powiedzieć. A wciąż można na tym w Polsce zarobić? Są bardzo drogie, no, szczególnie w Warszawie, cały czas drożeją. Będą drożały jeszcze bardziej? Uważam, że to, to się spina z tą moją też strategią co Aha. do Polski. Będą budowane, myślę, wielkie aglomeracje i taką wielką aglomeracją będzie Warszawa. Coś jak Seul w Korei Południowej. i W tym kierunku zmierzamy. Centrum się zabudowuje, są nowe inwestycje, jak... Zobaczysz plany zagospodarowania, tak najbliższe 10 lat jest co budować nie? I, i wbrew, wbrew w temu, co, co sądzimy. Nie? Czyli nawet jest mimo, że jest bardzo drogo, to, to miasto, ten kraj ma taki potencjał, żeby drożało jeszcze bardziej. No, pieniądz się psuje, no, więc może być absurdalna sytuacja, nieruchomości mogą wzrosnąć, a my na tym stracimy przecież, nie? No, bo inflacja będzie 20%, a nieruchomości wzrosną 5%. A widzisz więcej takich potencjalnych aglomeracji jak Warszawa w innych miejscach w Polsce? Inne ośrodki? No taki Wrocław i może Gdańsk, dlatego że jestem z Trójmiasta, ale tak naprawdę Wrocław i Warszawa się chyba liczą tylko w Polsce. Reszta, no moglibyśmy jeszcze mówić o Poznaniu, o gdzieś tam Katowicach, ale myślę, że Wrocław i, i Warszawa przede wszystkim, nie? Nawet y, pomimo mojego patriotyzmu co do trójmiasta. Nie? A dlaczego to, jest to? Piękne miejsce do życia. Mhm. Nie, ale nie, nie, nie ma takiego potencjału. Nie dostrzegasz. <noise> Widzisz, jakby. Ja, ja, rozum, ja rozumiem Twoje pytania, bo y, jakbyś posadził na moim miejscu jakiegoś analityka, ekonomistę, to on czuje się w takim obowiązku, żeby być specjalistą. Z ekonomii, z nieruchomości, mieć zdanie na temat złotówki, na temat G20, na temat kryptowalut. Ja nie mam zdania na tematy, które sam nie inwestuję. Nie wiem, dla mnie to nie Masz tam jest bardziej coś, jakąś intuicję nie, jestem, nie, nie jestem ekspertem, jakby nie, nie jest czynnikiem wpływającym na, na rynek. Więc ciężko mnie postrzegać jako eksperta, nawet ciężko mi się wypowiadać. Bo to są moje opinie, które nie są niczym oparte. I jak pytasz się mnie o nieruchomości, dlatego że jestem inwestorem, to powiem ci nie wiem. Nawet nie wiem dlaczego kupiłem ten apartament. Po prostu Ludzie robią rzeczy, które nie muszą być racjonalne. Ja wiele rzeczy robię, które są nieracjonalne, są wręcz też głupie nie? Mm. z punktu widzenia inwestycyjnego w obszarach, na których się nie znam. Nie? A, a masz jakąś taką listę, wiesz, bo ty mówisz o tym chętnie, to znaczy nie, inaczej może nie, nie uciekasz, nie ukrywasz, że masz na koncie mm, w swoim życiu błędy. Masz jakąś taką listę największych? Pamiętasz największe, najważniejsze swoje błędy? Mm. Takie błędy to osobiste, tylko i wyłącznie. Mhm. A, a, a błędy związane z finansami, to pieniądze są, a potem ich też nie ma. Jakby nie rozpatruję i w kategoriach błędów życiowych, może błędów inwestycyjnych, ale nie, nie są tragedią. Czułem się najszczęśliwszym człowiekiem dzień po bankructwie. Dlaczego? Pierwszy dzień to była trochę tragedia, a następnego dnia byłem totalnie uwolniony ze wszystkich zmartwień, że coś stracę, bo niczego nie miałem. A także... na czym wtedy um, bankrutowałeś? Na ropie. I jak człowiek się odbudowuje dzień po bankructwie? Słuchaj, mówisz, że jesteś najszczęśliwszy, jest takie oczyszczenie z katarzys i co dalej? Nagrywa piosenkę. Tak? <laughs> Jeszcze w zielone gramy. Jeszcze w zielone gramy. Tak, ale, ale to też jest... O, to jest jedna, jedna z moich największych porażek w życiu. Chciałem śpiewać. Mhm. I byłem na lekcji... Muzyki lekcji, lekcji śpiewania. I na trzeciej lekcji pan prowadzący powiedział, żebym wstał i powiedział mi: Panie Rafale z tego nic nie będzie. Zwrócimy panu pieniądze przy wszystkich. Może pan iść do domu. To było bardzo ciekawe hmm. doświadczenie. Podobno każdy może się nauczyć śpiewać. Nie trafiałem w żaden dźwięk. Żaden. Nie mam w ogóle słuchu muzycznego też yy, To jest związane z tym, że nie zapamiętuję ze słuchu. Bardzo, bardzo słabą pamięć słucham. Ja mam dokładnie tak samo, ale nagrywałem kiedyś drobniutką partię yy, i pan w reżyserce był na tyle życzliwy, że jak już tam zaśpiewałem kilka tych wersji, to oni sobie potem zlepili jedno słowo z tego, z tego podejścia, drugie z tego jakoś tam wyszło. I, i tak nagrałem piosenkę. <śmiech> <śmiech> Jeszcze w gram. No właśnie. A to nie było jedyne bankructwo w życiu? Nie, no były, ale taki. Z tak wysokiego konia to tylko wtedy. Yy, jakbym młodszy traciłem na powodzi w Polsce w 1997 roku, jak ktoś pamięta takie spółki jak Garbarnia, Zef, Ariel, chemiskur, no, mhm. to będzie wiedział o co chodzi. Ale powiedz, jaki się. Proces psychiczny wtedy w człowieku dzieje. Dzień po bankructwie jesteś szczęśliwy, masz katarzys, oczyszczenie, jest jakaś taka, taka wiesz, pozytywna złość, ochota, żeby się odgryźć, jakaś wielka ambicja przemawia. Co, jakie emocje wtedy rządzą człowiekiem? Mogę tylko mówić o swoich o osobistych. Na to liczę. Tak. No, okazuje się, że pieniądze nie są takie ważne. Że żyjemy w takich ciekawych czasach, że za długi nie można iść do więzienia. <laughs> Także, znaczy ja nie miałem długów, to też jest, było pozytywne, ale można żyć. Jakby to nie są czasy średniowiecza, że coś ci z tego tytułu groziło, twojej egzystencji tu i teraz. A jak już osiągnęłeś dno, to już wiesz, z jakiego poziomu możesz się odbić. No, tak też, że... wiesz, wiesz, jak to smakuje. Może się mniej tego boisz, bo tego potwora już trochę oswoiłeś. Przynajmniej zobaczyły, spojrzałeś mu w oczy. Tak, uważam, że w inwestowaniu myślenie o pieniądzach przeszkadza w tym inwestowaniu, bo wtedy myślimy o stracie. Jednak podejmujemy się spekulacji dużymi środkami i w oparciu o bardzo, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo małą liczbę danych, więc ryzyko jest bardzo duże. Więc a propos hazardu, można to nazwać też hazardem. Ale jak można inwestować i nie myśleć o pieniądzach? To nie o to tutaj idzie? No trzeba myśleć na temat swoich racji i tego, czy dobrze przekwalifikujesz przyszłość. Nie zawsze rynek to potwierdza. Jeśli myślisz o pieniądzach, o to tak jakby to chyba nawet sportowcy tak mają. Tak jak oglądałem kiedyś wywiad z Adamem Małyszem, Przecież nie możemy stanąć na tej skoczni i myśleć o medalu, który dostaniemy. Musisz myśleć tylko i wyłącznie jak o tym się skoku, odbić. jak się odbić. Jak się rozpędzić, potem Dzieci. się odbić, jak trzymać kontrolę w locie. Tak? Najlepiej nie myśleć, tylko wykonywać swoje też nauczone, wyćwiczone na ćwiczeniach i treningach odruchy i podobnie w spekulacji. Jeśli myślisz o. Pieniądze, które możesz stracić, to lepiej, żebyś nie zajmował spekulacją, inwestowaniem, bo ciągle będziesz żył w strachu. Nie? A masz jeszcze jakieś takie inwestycyjne, spekulacyjne nawyki, które dobrze ci robią albo które ci przeszkadzają? Nawyki? A, wiem, jakieś. Yy... <laughs> Musiałbym wymyślać. Nie mam. Nie masz. Nie mam, nie mam. No bo ten Adam Małyż to musiał przećwiczyć mnóstwo rzeczy, tych ruchów, nie? Pewne mięśnie same pracują już, wiedzą, co robić. Inwestowanie spotobie... jest absurdalne dla. Innych inwestorów, rzeczy, które robię, często łapię spadające noże. Uważam, że jest to właściwe zachowanie. Kupujesz na spadkach. Tak, ale na panikach. Tam, gdzie większość by pewnie tego nie chciała kupować. Poluję często na czarne łabędzie, które się nie wydarzają, ale staram się z tego wyjść. Jakby ustawiać się w czasie, w potencjalnych miejscach, w których może się coś wydarzyć. Oczywiście, jeśli się nie wydarzy, to trudno. Zresztą w percepcji ludzi jest błędne myślenie o traderach i spekulantach inwestorach, że mają jakieś nadzwyczajne umiejętności, które, które nabyli i już one są wieczne i, i cały czas działają, to jest jakiś schemat, złoty gral i jak zapytasz się takiego, takiej osoby co myśli o tym, to prawdopodobnie ma rację, no to, jest, to jest błąd to jest grube, grube uproszczenie bo spekulacje należy sprowadzić do gry konkurencyjnej i jak patrzymy na jednego z większych spekulantów w historii, który chyba w sumie najwięcej zarobił na wielkim krachu, Jessem Livermore, Livermore, to jak cofniemy się w czasie do lat 20., to się okaże, że on był wyśmiewany często przez swoje niesprawdzające się predykcje. Rynek Dow Jones i szeroki rynek w Stanach rósł do 29. roku, a Livermore zaczął go szortować i grać na spadki od, 20, od końcówki 2008 roku. Był przez rok w błędzie. Berry, który szortował y, Limana i ten cały, cały zjazd w 2008 roku, no w sumie dwa lata za wcześnie to zaczął robić. Nie? Więc o ile możemy mieć rację, niekoniecznie jesteśmy jako spekulanci w stanie idealnie timing trafić, czyli ten moment idealnego wejścia i nie znam osoby, która by to potrafiła, Historii. Czyli jeśli przeglądamy biografię różnych spekulantów, to się okazuje, że inwestorów z tym timingiem było różnie, a nawet wbrew pozorom te osoby, po których byśmy spodziewali się najlepszego timingu, mi najgorszy. A to nie jest trochę tak, że jak ktoś wieści jakąś katastrofę i o niej opowiada, to prędzej czy może o tym opowiadać bardzo wiele mhm. lat, bardzo długo, no to w końcu trafi. Zepsuty zegarek dwa razy na dobę pokazuje tę samą godzinę. I tak może być. No właśnie. Czyli to nie jest jakiś, jakiś rodzaj szczęścia i po prostu w którymś momencie ta katastrofa się wydarzy, wystarczy o niej przez dekadę opowiadać? A to y, jak y, ten słynny zakład, już nie pamiętam, jakąś się nazywał. No bo w sumie jest wiele, wiele osób karmiących się strachem i przepowiadających katastrofę, szczególnie wśród sprzedawców szkoleń i różnego rodzaju mentorów, bo jednak łatwo jest człowiekowi sprzedać jakiś kurs, ewentualnie jakieś rozwiązanie w momencie, kiedy go przestraszymy. No a jak widzimy, mieliśmy ze sobą kryzys 2008 roku wielki krach. Kra w 1987 roku i jakby nic się nie wydarzyło. Nadal chodzimy do, do kina, do sklepu, pracujemy, jemy, rozmnażamy się, gospodarka kwitnie, żyje nam się lepiej niż 30 lat temu. Więc nawet jeśli są jakieś strachy związane z końcem cywilizacji, uważam, że większość tych ludzi żyje w błędzie. Pewnie się jakaś korekta wydarzy, ale to nie będzie katastrofa, że niczego nie będzie. Bo nawet jeśli tak się wydarzy, to nie ma sensu nawet tego obstawiać, bo. To tak jakbyśmy obstawiali koniec świata. Tak jak z tym zakładem Pascala. Tak? Powiedziałeś, że nie o pieniądze idzie w inwestowaniu. To, to nie jest trochę tak, jak ty. czy ty trochę nie patrzysz na, na obecność na rynkach jak na grę komputerową, jak na jakieś punkty, które jak, się zbierają? Jaką grę konkurencyjną. Bardziej jako, mhm. jako, jako sport. Mhm. I też instytucje, inne graczy na rynku postrzegam jako takich rywali w grze w szachy, w przewidywaniu przyszłości. A elementem już wtórnym są pieniądze zarobione na Zakłada tym, Zakłada że... ci się o różne scenariusze. Ty obstawiasz tak. taki, ktoś inny. Inny scenariusz, pytanie, kto będzie miał rację. I już to jest takie filozoficzne, bo ktoś by chciał mieć odpowiedź typu inwestuj w perspektywiczne rosyjskie spółki, albo teraz w Chiny, albo w nieruchomości w, w Turcji, jak wielu takich pseudospecjalistów, ale tak, tak nie jest. Nie? Ja rozczaruję wiele osób, bo wiele osób nie czytając, nawet nie analizując biografii inwestorów. Czyli spekulantów z krwi w kości, błędnie zakłada, że jest jakaś turbotajemna wiedza albo turbotajemne umiejętności, żeby w tą zabawę się, się bawić. Są pewne predyspozycje psychiczne i rozumienie tego, o czym mówiłem, kupowanie plotek, sprzedawanie faktów i jaka jest różnica pomiędzy analizowaniem rynku w kontekście ilościowym a jakościowym, to moglibyśmy też do. Yy, prawdopodobieństwa sprowadzić. I jak się to rozumie, to myślę, że lepiej, lepiej się wtedy podchodzi do rynku. Ale nawet z tego, co powiedziałeś, że jakaś jedna, przynajmniej taka ogólna prawidłowość wynika. Posłuchaj, co mam na myśli. Powiedziałeś, no. Jaki tam, jaka tam katastrofa? Wielu już przewidywało koniec świata, to się nie wydarzyło. Dalej chodzimy do kina, dalej się rozmnażamy, nic się nie dzieje, dalej się bogacimy. Nawet powiedziałeś, to może to taki pomysł na pomnażanie własnych oszczędności, obstawienie tego, że tak będzie w przyszłości dalej, czyli po prostu świat się będzie rozwijał, gospodarki będą się kręciły, ludzie się będą bogaciły. ETF na cały świat. Jest jeden problem w takim myśleniu: timing. Wszystko mhm. chodzi o czas, w którym inwestujesz. W 1999 roku pod koniec banki, banki internetowej Amazon był po 100 dolarów. Czyli teraz jak spojrzycie na wykres, tam było trochę splitu, więc pewnie kurs z tego okresu będzie na innym poziomie. Tuż uprzedzam pewne pytania. Ale jeśli spojrzycie w 1990 roku Amazon był po 100 dolarów, następnie spadł w 2001 roku do 5 dolarów. Mogłeś kupić tego Amazona po 100 dolarów w 1999 i czekać 10 lat, aż wrócił w to miejsce w 2010 roku, gdzie 10 razy by miał większe przychody i zyski. Pierwsze zyski pojawiły się w 2001 roku. Więc tutaj timing ma znaczenie. Co Chyba, tego... że masz bardzo długą perspektywę, dekad. No, Odkładasz sobie a, wtedy... A, a ile, jaką człowiek ma perspektywę? No bardzo bym sobie życzył, że. Jaką żeby... masz perspektywę? Słuchaj, bardzo bym chciał, żebyśmy myśleli o, o odkładaniu, o inwestowaniu w takiej perspektywie... No powiedzmy, zaczęli jak najwcześniej. Najlepiej jeszcze przed 30. z myślą o emeryturze. Ale mówię, i, i patrząc spekulacyjnie na nasze życie, yy, jeśli miałbym się zakładać o twoje życie i o swoje, to... Z, Prawdopodobieństwem, graniczącym pewności, obstawiłbym, że wszyscy umrzemy. Jest duża szansa, duże tak. ryzyko. Duże ryzyko <laughs> także, także uważam, nawet wbrew hmm, ludzi myślących o oszczędzaniu, że brak podejmowania ryzyka w Twoim życiu jest największym Twoim ryzykiem. Bo jeśli nie obstawisz, to i tak umrzesz. Jakby Twoje życie sprowadzi się do zera. Tak. Rodzimy się i umieramy. Więc nie podejmowanie ryzyka jest o wiele większą głupotą niż podejmowanie. Bo i tak ten czas stracisz. Wszystko hmm. stracisz. No, trzymanie pieniędzy na koncie też jest, na koncie w banku, też jest ryzykiem, stuprocentowym ryzykiem inflacji. Te pieniądze na pewno tracą na wartości, jak sobie leżą. Yy, no tak. No, tylko pytanie, wiesz, jakie, jak, jaki ma światopogląd? Co chcesz w życiu zrobić? Nie wiem. Wierzysz w emeryturę? Ja myślę, że do końca życia będę pracował, aż będzie mi na to sta... Aż do tej pory, aż będę miał na to siły. I myślę, że gra, w którą się bawię, spekulacja, akurat jest o tyle dobra, że można ją robić do późnych lat, dopóki rozum. Yy... Nie yy... trzeba sił fizycznych, to tak? Ty, tak, tam, tak zawsze tak, przy tak. komputerze można sobie gdzieś tam poradzić. Chociaż szczyt umiejętności spekulacyjnych przypada między tak 40-50 lat i potem jest gorzej. Czyli jesteś, to jest przed tobą ten szczyt? No tak, tak myślę, ale, ale widzę, że już nie jestem tak sprawny. Fizycznie, żeby wysiedzić tyle i tyle faktów skojarzyć, jak jeszcze 8 lat temu. Więc teraz myślę, że trochę bardziej na doświadczeniu i dobrej intuicji jadę, chociaż rozumienie, jak działa ekonomia, pomaga w rozpracowywaniu betów, takich jak, czyli zakładów, a jak Luna, czyli tutaj się sprawdza ten, to podejście bycze i kontrariańskie to dało chyba najwięcej zarobić w moim życiu. Obstawiania upadku kryptowaluty Luna. A um, trzymając się jeszcze tego, co rządzi rynkami, co jest tam istotne, mówisz nie pieniądze, tylko to przewidywanie, zakładanie. I nie, to, to, to jakby nie, nie tyle rządzi, co powiedziałem o tym, że efektem wtórnym dobrego, dobrej spekulacji, przewidywania są pieniądze. Nie? A jednocześnie... W My poprzez ten błąd obserwatora widzimy tylko wygranych, a tych wygranych jest bardzo mało i nam się wydaje, że wszyscy wygrywają. Bo nie mówimy że o, tych, o tych truchłach, o których tak. powiedziałeś, To jest pełno na rynku. Taki znany przykład, mogę się pomylić, w imieniu Artur, albo Andrew, chyba Artur Katen kontra Livermore w latach dwudziestych. Artur Katen był takim inwestorem, który był podobny do Buffetta obecnie. Miał zakład na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, tylko i wyłącznie kupował. I miał rację, przez 10 lat cała ta polityka odbudowy, czyli znaczy powojennego boomu w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej, tych ryczących dwudziestek, jak historycy ten okres nazywają, powodowało, że, że Artur Katten zarabiał olbrzymie pieniądze. Nikt o nim już zbytnio nie mówi, ale wtedy był duży bif, bo duża walka na słowa pomiędzy Livermorem i Kattenem mu rozstrzegał przed 20, od 28 roku, że ta polityka Fedu, czyli, czyli polityka Stanów Zjednoczonych i ta rozkręcona spekulacja banków spekulacyjnych, bo wtedy jeszcze nie było Fedu, doprowadzi do katastrofy. I, 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 i tak się rzeczywiście stało. Andrew Katen mówił tylko i wyłącznie: kupować. Coś jak Buffett w tej chwili. Trochę mądrze, bo nie było wtedy Grahama i tej, tej całej całego myślenia. Inteligentnego inwestora. Tak, tak, budowania wartości. No, i to się skończyło w parę dni wielkiego krachu w 1929 roku. Artur Katten stracił 50 milionów dolarów, umarł jako biedny człowiek z długami i problemami. No, Livermore zarobił w tym czasem czasie 100 milionów w ciągu tam paru dni. I to pokazuje, jak w spekulacji może się to wszystko zmienić. Nie? No, a jeśli mówimy już też o tym timingu, o którym wspomniałem wcześniej. Przecież Buffett Buffet ratował Goldmana, chyba go kupował po 116 dolarów, a on zdążył jeszcze spaść do 50, i to było uważane za głupi ruch. Nie? Ale oczywiście, jak teraz spojrzymy na wykresie, to był wspaniały ruch. Y -y. Po prostu kwestia perspektywy. Kryzys z 29 roku na wykresie Dow Jonesa to jest taki malutki ząbek gdzieś tam. W dalekiej przeszłości nawet nie zauważane. Czyli, czyli co nie, W związku z tym nie jest dobrym pomysłem przez dekady. Wiesz, myślę o perspektywie skromnego ciułacza, ale człowieka, który ma jakieś ambicje, żeby pomnażać jednak swoje oszczędności. Nie obraca nie setkami milionów, nie jest aktywny na rynku, bo zajmuje się w życiu czymś innym, ale przy okazji udaje mu się jakieś tam nadwyżki w tym miesięcznym budżecie wypracować i chciałby, żeby one nie tylko leżały, ale jakoś tam się pomnażały. Nie, nie jest dobrym pomysłem. Miesiąc po miesiącu odkładać drobną kwotę przez dekady, inwestując szeroko na rynku, jakieś ETF-y na całym świecie, żeby to się spokojnie pomnażało z myślą o, o tym 65 roku życia? Pomyliłeś się naprawdę z kimś, kim nie jestem, bo jakby nie jestem doradcą majątkowym. Mam swój własny światopogląd na życie, wynikający z tego, że i tak wszyscy umrzemy, więc ryzyko jest wpisane w moje DNA. Nie polecam tego nikomu, bo to jest. Tylko i wyłącznie moje własne doświadczenie, żebym jakąś doradzał, co ma robić ze własnym życiem, przy moich wolnościowych poglądach. Co mnie interesuje, to ty ze swoim życiem robisz. To jest twoje życie. Przeżyj je tak, jak chcesz, można rozpatrywać różne strategie. Ja wybrałem inną strategię. Uważam, że będę ryzykował, bardzo dużo ryzykował i próbował być w tym coraz lepszy. Ale nie polecam tego nikomu, bo prędzej czy później mogę spotkać się z bankructwem, z dużą stratą pieniędzy, bo będę się wystawiał na ryzyko. A co do Ciuacza. Ciężko mi się wpisać w takie myślenie. wczuć. w wczuć, wciułacza. bo nigdy siebie bym nie chciał postawić w takiej roli, że oszczędzam całe życie i w wieku 60 lat mogę iść na emeryturę, czy 70. A być może jej nie doczekałeś. Tak, bo zakładam, że być może nie będę w stanie korzystać z tych pieniędzy, które uciłałem. Ewentualnie oddam to wszystko wnukom, jeśli jakiś będę miał. Ale. Nie, 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 nie. To, 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 jest, to jest, myślę, że nie mój pomysł na życie i ciężko mi doradzać komuś, żeby taki pomysł na życie miał. Uważam też, że mm, wbrew pozorom nie ma czegoś takiego, jak bezpieczne inwestycje, o czym się przekonali ostatnio y, obligatariusze kredyt, y, kiedy zostali z niczym. Także nawet, nawet obligacje skarbu państwa. Nie są bezpieczne? No, jeśli rozpatrujemy scenariusz jakiejś wojny, to pewnie nie. Państwo, w tym polskie, ma bardzo długą tradycję okradania swoich obywateli. Mówimy też o reformie pieniężnej, chyba lat 50., tak. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. No, na Cyprze mieliśmy ostatnio przecież podatek 10% od oszczędności w banku i niestety ten świat zmierza, myślę, że w takim kierunku zbyt fajnym dla osób z poglądami wolnościowymi. A ta tak... wolność będzie coraz bardziej ograniczona? No, tak ża ża żaba się gotuje powoli. Ale dopóki wolność na Zachodzie będzie tak lepsza od autorytarnej, autorytarnych rządów w innych państwach, dopóki ten system się nie załami. załamie. Nie? To jest ogólnie problem kapitalizmu. Kapitalizm może się obyć bez... Bez pracowników, ale nie może się obić bez konsumentów. Także witaj w świecie główno pracy pracy wydającej się dla naszych przodków jakąś abstrakcją, no i prawdopodobnie dochodu gwarantowanego. Taka jest nasza przyszłość. Tak by... na, to bym, na to bym stawiał. A wynika to, myślę, że też z takiego jakby błędu w ocenie to ekonomistów nawet, że, pomimo, że nasze potrzeby nie, nie, nie rosną wykładniczo tak jak też możliwości wytwórcze i produkcyjne. Że jednak człowiek, zgodnie z tą piramidą Masłowa, te swoje potrzeby ma ograniczone. A te procesy innowacyjne, które służą do wzrostu wydajności produkcji, doprowadzą do sytuacji, że może nie będziemy potrzebni w żadnych z tych aspektów. Już w tej chwili 1% ludzi w Stanach pracuje w rolnictwie, karmiąc całą resztę. Zresztą cywilizacja na tym powstała, że jakaś grupa była w stanie wytworzyć nadwyżki, które utrzymywały faraona, kapłanów i kastę wojowników. Im więcej tych nadwyżek był, była w stanie grupa wytworzyć, tym państwo jako instytucja, kultura rozkwitała. Tak, tak należy, można powiedzieć, spłycić rozwój państw na świecie historycznie. A co, A teraz musimy, stajemy przed jednym pytaniem: co się stanie, gdy ludzie będą no, niepotrzebni w procesie produkcji? Yy, stają nam sami konsumenci i ludzie wykonujący główną pracę. Mm. A nie masz takiego wrażenia, że, że cała ta rewolucja sztucznej inteligencji jeszcze to wszystko bardzo przyspiesza? Tak. I będzie pod tym względem jeszcze lepiej albo gorzej, znaczy, jak na to spojrzymy. I, i, ja trochę mam inne pojęcie, jakby podejście do ym, patrzenia na obecne stosunki społeczne. Tutaj ci zaskoczę, bo hmm. uważam, że w swoich obserwacjach y, Marx miał rację niestety. Kapitalizm y, no, tak działa, jak działa. I, ale znowuż pomysł na y, uwłaszczenie środków produkcji, jaki miał Marx, no, nie zadziałał. Ta szkoła frankfurska <laughs> miała tylko pomysł, jak krytykować, ale nie miała rozwiązań. Więc kapitalizm oparty na konsumpcji kredycie Czyli z jednej strony marchewka, konsumpcja i kredyt w postaci jakiegoś stymulanta rozwoju będzie działać zawsze. Oczywiście, za jakiś czas może się okazać, że będziemy wykonywać z punktu widzenia produktywności głupie prace, bo reszta wykona sztuczna inteligencja i zautomatyzowana produkcja, a nam zostanie konsumpcja i świadomy wybór, żeby uzasadniać swoje istnienie. Nie? Wiem, że to brzmi z treści. Może jakaś słuchaj twórczość, może po prostu się w kulturze bardziej oddamy i w większym stopniu niż do tej pory. Może będzie, będzie społeczeństwo twórców, tacy, którzy będą yy, wiesz zajmowali to wiesz, się... co może być pozytywne? Y -y. To, że nasze dzieci, wychowane w nowej rzeczywistości, yy, czyli jest wyraźna różnica pomiędzy dziećmi, które... czy na, nami, Którzy rozróżniamy wartość poprzez jakby rzeczy materialne, a wirtualne. Dzieci, które teraz korzystają z Minecrafta i Robloxa, traktują rzeczy wirtualne, podobnie jak my, w naszej percepcji fizyczne. Dla mnie jest to nie do przeskoczenia, ale my, czyli to pokolenie, które myśli o rzeczach wartościowych pod względem materialnym, zaraz pewnie wymrze, no i zostanie to nowe społeczeństwo. Które wychowało się w kulturze przedmiotów wirtualnych, którym nadajemy konkretną wartość pieniężną. No doskonale wiem, o czym mówisz. Mój syn, zanurzony w świecie Minecraft, sporo mi o tym opowiada, rzeczywiście. Za Minecraftem czy Robloxem? Za Minecraftem. To też, też, też się dzielą takie subkultury, nie? Plemiona, tak? tak. Jestem. Roblox Team albo Minecraft. Kiedyś było Atari i Commodore 64. Nie? Ja, Amiga 500 I, byłem. I to, I to jest, myślę, że nad tym trzeba się najbardziej pochylić w spekulowaniu na temat przyszłości, bo o wiele bliższe dla mnie jest y, twierdzenie bo to, bo to też jest część spekulacji czyli spekulanci też się zajmują cyklami związanymi z innowacyjnością i przekładaniem tej innowacyjności na rynek kapitałowy i kolejne manie i bańki spekulacyjne. Każda innowacy, innowacyjność. Zmieniająca coś w świecie od transportowej w XIX wieku po mechanizację, elektryfikację, dostęp do informacji. Takie bańki, które my na przykład nie przeżyliśmy w Polsce, jak bańka lat 80. komputerów 8-bitowych i 16-bitowych, czyli to, co, to co, na czym wyrósł Apple, Atari, PC, IBM. To każda z tych, z tych rewolucji niosła na rynku kapitałowym. Jaki wzrost inwestycji i przeszacowywania aktywów. I teraz mamy z tym do czynienia w przypadku blockchaina. Za chwilę pewnie sztuczna inteligencja i co ciekawe, te okresy są zbliżone do 20-letnich cyklów, gdzie wchodzi nowe pokolenie w wieku rozrodczym 20 lat, 20 lat, 20 lat. Aż dziwna, dziwna, dziwna korelacja. I nawet o blockchainie mówi się, że jest to taka może innowacja wymyślona, bo. Ta, ta nowa generacja y, po prostu musiała coś wymyśleć. <laughs> Wiem, że to brzmi, brzmi, brzmi absurdalnie. A, i wracając do, do, do tej tezy, y, tak jak Thomas Kuhn, bym bardziej porównał, in, że innowacyjność nie rodzi się przez adaptację, tylko rodzi się czy znaczy, inaczej, że y, ta adaptacja innowacyjności nie wynika z adaptacji nas jako ludzi z wychowanych, y, albo już. Starych w wieku dojrzałym, na przykład 40 latków tylko wynika z tego, że my w pewnym momencie wymieramy, a, a nasze dzieci, które już rodzą się w tym środowisku tej innowacji, e naturalnie e są zanurzone w tych rozwiązaniach. Nie? Czyli i, I patrząc na, na, jako, na taki dowód, y dowód tego twierdzenia, y ja pamiętam końców lat 90., y jako nastolatek. Wychowywałam się w świecie, gdzie internet się tworzył. No i po 20 latach, będąc konsumentem w tak zwanym buying power, czyli w naszym największym piku możliwości finansowych, cztery, będąc 40-latkiem, mam rozwój e-commerce'u i taką szczytową, nie bańkę, tylko zastosowanie tego e-commerce'u, internetu na świecie. Ale moi rodzice już tego nie doświadczyli. Oni już musieli jakby. Jakby nigdy nie zaadaptowali tego e-commerce'u, to ja, ja dojrzewając i zdobywając więcej środków, stałem się naturalnym konsumentem rewolucji internetowej, w której wyrosłem. I tak samo będzie z naszymi dziećmi. One siedzą w Minecrafcie, w Robloxie. Za chwilę ten metawers dla nich będzie czymś naturalnym i za 20 lat staną się konsumentami korporacji, które działają w tym metawersie. I to z punktu widzenia spekulacyjnego jest o wiele lepszym opisem rzeczywistości niż myślenie, że teraz stworzymy jakąś innowacyjność i ci ludzie się do niej przekonają. Nie, my jako 40 czterdziestolatkowie uważam, generalizuję, w większości przypadków nie będziemy żyli w metawersie. To nasze dzieci będą w nim żyli i będą w nim konsumowały, produkowały i może tworzyły główną pracę. Nie? Wiem, że taki wywód jest bardzo długi, ale jakby ten cały ciąg myślenia powoduje, że łatwiej nam przewidzieć, tą, przewidzieć przyszłość. I zrozumieć, w którym miejscu jesteśmy. wynikającej z naszej natury ludzkiej, czyli przemijają pokoleń, tworzenia się innowacji, zastępowalności pokoleń yy, i, i tyle. nie? No. Lubimy długie wywody w tym programie ta Skalia. Po to państwo no odpalają, żeby posłuchać dłuższych wywodów. Często jest tak, że ekonomistów się pyta i oni mają odpowiedzieć takim prostą odpowiedzią. Strzałem. O, strzałem. Mhm. I znacie też na wszystkim. Ja się za taki, taką osobą nie uważam. Yy, akurat pod względem historii i zajmowania się spekulacją, te rzeczy mnie bardzo mocno interesują, ale nie jestem naukowcem. Można powiedzieć amatorem historykiem i amatorem ekonomii. I te współzależności pomiędzy zmianą pokoleń, innowacyjności powodują, że łatwiej nam zrozumieć cykle na rynkach kapitałowych. I dlaczego nie warto było w Amazona inwestować w 1999 roku, a po korekcie... Albo dlaczego warto, warto było inwestować w Tesle, a teraz już być może trzeba sobie poczekać z 50 lat. No. Teraz może w SpaceX? No, być może. Chociaż jest y, fajniejszy projekt, y, który jest taką katapultą kosmiczną. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Ym, rozpędzają na takim kołowrocie. Ładunki i wystrzeliwają jak z armaty, nie? Jak, jak z katapulty. Nie? Bez silników rakietowych, tak? Tak, i oka... o, o, okazuje się, że udało im się tą pierwszą prędkość kosmiczną uzyskać. Nie? Tak, no, że... Czyli wyrwać się z, z, tak, z, z tej grawitacji, grawitacji. No powiedzmy, tro, popogadajmy po, trochę o tym, jak ty wi widzisz może świat za, za te 20 <laughs> lat, te dwie dekady, i trochę o tym biznesie kosmicznym. Opowiadałeś o tym wcześniej też w kontekście Chińczyków, Amerykanów, tego wyścigu. Bardzo na to liczę, że rywalizacja napędzi nas jako gatunek, który w Układzie Słonecznym, tak zgodnie z tą skalą Kardaszewa, nie? tak żebyśmy mogli objąć sobie władanie cały Układ Słoneczny i czerpać z tej, z tej energii Układu Słonecznego. Nie? Na, na ziemi nie jesteśmy w stanie skorzystać z energii całej Ziemi, tak mi się wydaje. Nie? To są różne stopnie cywilizacji, prawda? Ta, tak. Która wykorzystuje planetę, własną gwiazdę i trochę szerzej. No ja też bardzo bym chciał to marzyć, że trochę nie ma odwrotu. Gdybyśmy chcieli, żeby Homo sapiens cywilizacja człowieka przetrwała, to my musimy na poważnie zainteresować się eksploracją. Wszystko ma swój kres, także nasza gwiazda jest w połowie swojego życia. Mniej więcej w takim wieku jak my, słuchaj, w średnim wieku jest słońce, więc ta. Ta eksploracja jest gdzieś potrzebna. To będzie nakręcało człowieka w kolejnych dekadach? Ja myślę, że to Kosmos? jest, jest parę takich fajnych betów, które można sobie przewidzieć. Ale teraz już zupełnie zabrzmi to futurystycznie. No to też dobre miejsce na takie opowieści. I, i, i sposób odjechany. Jakbym, jakbym stawiał na coś w przyszłości, to na pewno na to, że złoto jako pierwiastek występujący powszechnie w Układzie Słonecznym Przestań, straci na, tak, na wartości taką, znaczy na takiej wartości, jaką my nadajemy jemu, je, nie, zł, złotu na Ziemi. Bo w płaszczu ziemskim jest jego bardzo mało, nie? a w kosmosie i w układzie słonecznym, w pasie planetoid, to jest tego, jest tego bardzo dużo. Nie? A będziemy potrafił za chwilę łatwiej sięgać po to. I pojawią się takie pomysły tak i rozwiązania techniczne. To, to masz na myśli, że to eee, będzie łatwiej dostępne? Tak. Ja jeszcze jakiś czas temu, obserwując ten rozwój, nie wiem czy kojarzysz M-drive'a, myślałem, że to będzie taki przełom. Yy, no w skrócie to, to, to był taki wynalazek oparty, yy, yy, jak to w powiedzieć, no taka, taka dysza, gdzie był rezonator. I wypychał z tyłu mikrofale odbijające się i powodował jakieś ciśnienie próżni, które popychało go i zamieniał energię elektryczną na ciąg. I to wydawało się bardzo fajnym rozwiązaniem. Okazało się, że jednak nie było, by łamało trochę zasady zachowania energii, ale yy, yy, myślę, że będzie kilka jakichś fajnych przełomów, które spowodują, że będziemy w stanie w kosmosie tworzyć fabryki, samoreplikujące się yy, roboty. Y, które będą eksplorować Układ Słoneczny i w ten sposób, bo, bo człowiek nie jest przygotowany do tego, żeby ten Układ Słoneczny eksplorować. Lepiej chyba taniej wysłać maszyny. No i to myślę, że może złamać rynek złota w przyszłości. Ale to jest kwestia stu lat. Pewnie nie dożyje do te tego. I, I jest to jakiś e, absurd, nie? No, że ktoś powie, powie zaraz, że uprawiam jakieś foliarstwo kosmiczne. Nie, też, słuchaj, nie. nie wiem czy wiesz, ale na AGH chyba w Krakowie jest w ogóle taki kierunek górnictwo kosmiczne. Polscy studenci w Polsce uczą się takich rzeczy. Zupełnie serio można się wykształcić w tym kierunku i to, to się dzieje. To jest rzeczywistość. No, więc jest kilka jakichś takich barier technologicznych do przeskoczenia. Jakie fajne bety jeszcze takie masz, związane z taką właśnie taką fajną, trochę dłuższą wizją przyszłości, jak się zmieni cywilizacja Homo sapiens. No, odnośnie tego złota, uważam, że, że łatwiej będzie go sprowadzić na Ziemię niż wysłać oczywiście. Więc bombardować Ziemię z orbity sprowadzonym z jakiegoś pasa asteroid czy planetoid złotem jest, jest dosyć prosto. Nie? To nic nie, nie, nie kosztuje w porównaniu do wyniesienia mhm. tego złota. Nie? No. Ale mówię tutaj o takich betach dotyczących, można powiedzieć, towarów i z punktu widzenia tu i teraz, którymi teraz się handluje. Nie? No, także tego typu y, filozoficzne albo inaczej takie zagadnienia spekulacyjne sobie y, nad, nad nimi się zastanawiamy jako inwestorzy chociaż nie mają prawdopodobnie żadnego znaczenia dla nas bo ciężko to jest zweryfikować mm. dlatego też zakłada się że pomimo krytyki Bitcoina y, może stać się jedynym nośnikiem wartości cyfrowej albo inna waluta o podobnych właściwościach kryptograficznych w stosunku do wartości opartej na takim złocie, no bo jednak złoto jest pierwiastkiem powszechnym w układzie słonecznym. Gdybyś miał komuś kto w życiu nie słyszał yy, o bitcoinie, opowiedzieć co to jest, z jakich byś użył słów? Co to jest bitcoin? <grytanie> yy, no tak. Yy, mógłbym użyć definicji Buffetta, ale on jest krytykiem bitcoina i Buffett uważa, że bitcoin jest nic nie warty i jest po prostu ma wartość transportową dla pieniądza, czyli jest czekiem, na którym zapisujemy sobie sumę, jaką wyłącznie chcemy. A dla mnie Bitcoin jest zapisem kryptograficznym, potwierdzonym przez sieć. To już... Czy to jest rozproszenie? Tak, w rejestrze rozproszonym, że taką wartość ma, albo tyle osób potwierdza, że ty masz taką cząstkę Bitcoina. I to jest sama w sobie wartość. I ciężko to uchwycić. Ale tak jak internet był rewolucją dostępu do informacji, tak blockchain jest rewolucją zaufania do tej informacji. Blockchain, czyli ta technologia, która stoi za bitcoinem? Tak, ale w skrócie moglibyśmy powiedzieć, że jeśli mamy, mielibyśmy tutaj 100 osób, to o naszej transakcji wymiany portfela albo tych portfeli wiedzą wszystkie 100 osoby, albo przynajmniej 50% w zależności od danego blockchaina i one potwierdzają, że Patrycjusz i Rafał zawarli taką transakcję i ty masz taki stan konta, ja mam taki stan konta. Więc w tej sieci rozproszonej, jeśli wszyscy, wszyscy uczestnicy tej sieci wiedzą o swoich stanach i są w stanie to zweryfikować, powoduje, że ta wartość jest utrzymywana. Nie jest tylko umowna, chociaż jest... Tak naprawdę umowną Umową. wartością, mm. ale jest zapisana. Nie potrzeba też do tego żadnej centralnej instytucji, która nam powie to czy tamto. To jakby jest między nami umowa, i to jest trochę takie, no właśnie, jakiś taki wyraz wolnościowej idei, tak? Y no, jeśli, jeśli wolnościowej bez centralnego sterowania, to tak, ale czy wolnościowej totalnie nie, no, bo wszyscy wiedzą o wszystkich swoich transakcjach i jednocześnie sieć jest przejrzysta. Więc to też jest takie zaufanie działające w dwie, dwie strony. A to, to, to fajnie, że zadajesz takie pytania, bo ludzie sobie nie zadają takich pytań zazwyczaj, ale sprowadzając jakby sprowadzając odnośnie tych rewolucji innowacyjności, to tak jak Internet możemy sprowadzić do dostępu do informacji, tak przy zalewie tej informacji Bitcoin dla mnie jest rewolucją zaufania do tej informacji. Yy, I wbrew pozorom jest to bardzo du duża rewolucja, która może w wielu aspektach gospodarki, ale nie wszystkich na namieszać i spowodować, że czynnik ludzki potwierdzający transakcje, Bądź centralizujące te transakcje przestanie być potrzebne. Bo tu nie chodzi tylko o pieniądze. To, to, to nie musi być technologia wykorzystywana przy jakiejś walucie wirtualnej, hmm. prawda? To może być smart kontrakt, no bo ja od strony inwestycyjnej patrzę na rewolucję blockchainową w dwóch kategoriach. Jednej aplikacji, czyli smart kontraktów, które tą wartość opisują bądź transformują, czyli mamy takie sieci jak. Ethereum, jak Polkadot, poligony i tak dalej, które mają ze sobą smart kontrakty, gdzie są warstwą aplikacyjną i warstwę przynoszącą wartość. Najlepiej jakby to były stablecoiny połączone z, z jakimś rzeczywistą walutą czy tam dolarem. Oczywiście możemy tak też postrzegać bitcoina. No i mamy wartość, która według Buffetta jest tylko zapisano na kartce papieru, bo Buffett tak rozumie blockchain i mamy część smart kontraktu, która może nam to opisać w jakiś program. Czyli na przykład możemy zawrzeć jakiś kontrakt, że za rok czasu, kiedy WIG20 będzie powyżej 2500, to ty mi kole dasz, a ja tobie nie? ewentualnie wyślę ci jakieś krypto. Przez ten smart kontrakt. Ten smart kontrakt sam to, sam to wykona. I myślę, że to w bardzo, bardzo fajny sposób reguluje stosunki społeczne bez udziału osób trzecich, które w, w, w naszej umowie społecznej, którą, którą mamy, realizują sędziowie, notariusz, notariusze, prawnicy, jakieś zapisy księga księgach wieczystych, tego typu na, na narzędzia. Nie? Kiedyś banki centralne będą nam niepotrzebne, znikną? Myślę, że będą jeszcze bardziej potrzebne. Jak to? Ja myślę, że będzie więcej podatków, będzie więcej bankowości centralnej, będzie mieć własne konta zapisane w bankach centralnych. No podaż łatwiej będzie kontrolować podaż pieniądza. Jeśli, jeśli patrzysz na ekonomię, nie w kategoriach pieniądza, który, który nam powoduje, że, ta warto, że możemy zatrzymać wartość, tylko jako. Element napędzający gospodarkę, to wtedy może zmienić percepcję na temat pieniędzy. Pieniądze, pieniądze nie służą do oszczędzania, tylko do przenoszenia wartości z y, 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 poszczególnych y, dział, działów gospodarki albo na, 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 napędzając tą gospodarkę. Próbuję to jak, naj, jak najprościej y, wytłumaczyć. Więc, jakby czepianie się banków centralnych, że nie dbają o oszczędności Polaków. <grym> Yy, nie podwyższając stóp albo nie obniżając, jakby tworząc jakąś politykę jest głupotą, bo to, to nie... Tu uważam, że gospodarka powinna się kręcić. Ludzie powinni wydawać szybko pieniądze i szybko zarabiać. Mm -hmm. No widzisz, bo to od razu chciałem cię zapytać... Inna o... percepcja, nie? No. Bo ludziom się wydaje, że pieniądze są do oszczędzania. Nie. To one są potrzebne, z mojej perspektywy, to też podkreślam, to jest moje zdanie, pewnie wiele osób nie za to zjedzie, do napędzania gospodarki. Ja mam ci dać kredyt, i wtedy to już jest Twój problem, jak go spłacisz. Musisz iść do pracy, żeby konsumować i żeby ten kredyt mi spłacić, jeśli chciałeś, jeśli wzięłeś za ten kredyt mieszkanie. Mhm. I już cię wtedy mam. To jest sposób na wytworzenie uwarunkowania konsumpcyjnego w gospodarce, w której teoretycznie wszyscy są wolni. Kiedyś Pan. Miał swoich chłopów, mógł wymagać pańszczyzny, ale oni byli niepiśmienni, więc można było ich popędzać batem bądź oczywiście z płyca. A żeby trzymać w ryzach społeczeństwo i, 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 i ludzi, to trzeba dać im pozorny, pozorny, myślę, że pozorną wolność. I tą wolność nam gwarantuje ten system, w którym jesteśmy. No, Bankowo-kredytowo-konsumpcyjne. I będzie tej pozornej wolności jeszcze mniej, tak? Znaczy, będzie, znaczy wolność jest, ale ona jest pozorna. Bo jednak system sam w sobie jest niesprawiedliwy i zniewala. Ale bez tego systemu nie byłoby innowacyjności i nie napędzalibyśmy gospodarki. A ja, jak, jak... większość ludziom nie chce się pracować, ale chcą konsumować. Mhm. Więc, żeby, żeby mogli wykonywać jakby żeby nie siedzieli w domach i nie czytali jakichś rewolucyjnych pism, trzeba dać im sens życia, tak? A najlepszym sensem z życia powinna być praca. A praca powinna być po coś, więc albo mamy jakieś marzenia i konsumujemy, albo naj, naj, najlepiej yy, no, dziecko generuje bardzo dużo kosztów. Nie, dobra, nie, nie będę w takie osobiste rzeczy wchodził, ale to jest jedyny opis rzeczywistości, który powoduje, że jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość i nie będziemy wierzyć w bzdury, że dolar upadnie albo Chiny zwyciężą. Mm -hmm. o, A propos marzeń. <gry> i, słuchaj, daj się porwać i, i użyj fantazji i wyobraźni. Opowiedz proszę, jak ty sobie wyobrażasz właśnie takie. Ale nie zjadą, że ten materiał tyle szurowskich teorii. Biednym. Zobaczymy. Jeśli Państwo chcą zjechać w komentarzach, już teraz zachęcam. Nie boimy się, nie? Tak. tak nie to boisz to... się takich Pewnie. komentarzy. Wyobraź sobie idealne państwo. To wyobraź sobie, że mógłbyś wykombinować, wymyślić, naszkicować. No i to będzie filozoficzny szkic idealnego państwa, w którym, chciał, w którym chciałbyś żyć. To, to już spór od Platona. No a czemu nie? J jakie by to było? Merytokracja państwo? kontra demokracja. Aha, no. No to, to, to spróbuj mi opowiedzieć takie państwo, w którym ty chciałbyś żyć. Ale ty widzę, próbujesz mnie zagonić w politykę. Nie, nie, nie to, to w ogóle nie musi być, wiesz. To, niech to będzie państwo za, za, za 50 lat, nie tu i teraz. Idealne państwo jest myślę, że nieosiągalne, jakby w takim. To jest jakaś umowa społeczna mhm. tu i teraz. I myślę, że nie ma czegoś takiego, to jest utopia. Tak. Myślę, że to, co, to, co zawdzięczamy yy, wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych i o Deklaracji Praw Człowieka, czyli 1987 i 1991, to wyrażało chyba najlepiej wartości, które są bliskie zachodowi. Wolność osobista, indywidualizm i żeby państwo się nie wtrącało. Yy, ale w tym układzie, yy, patrząc na państwa, które między sobą jeszcze konkurują, to idealne państwo wolnościowe nie będzie w stanie konkurować z państwem autorytarnym. I tutaj już musimy patrzeć, jak, jak osoby uprawiające realpolitik, nie da, się, nie da się tego pogodzić. Nie da się pogodzić wizji idealnego państwa dla obywateli, ponieważ wszystkie państwa na świecie musiałyby być takie, a jeśli zaczynamy bawić się już w grę konkurencyjną pomiędzy państwami, wystarczy jedno państwo nieuczciwe, które będzie autorytarne no i wtedy mamy problem, nie? No. Ja, ja, ja w takiej rzeczy nie, nie wierzę, nie? No. Yy, tak, idealne państwo. Nie. Tak okay. na ale sami. dochodzimy słuchaj do takiego tematu, który gdzieś wisiał cały czas. Wiesz dlaczego, mm -hmm. dlaczego to jest ciężkie? Bo, mm -hmm. bo ja się wyzbyłem tego Myślenia o takich rzeczach, tak? Tak, no bo wtedy zaczynasz dealować z rzeczywistością. Okay. Zaczynasz sobie wyobrażać, a co by było, gdyby w Polsce było tak? Albo ŚMAK, a może ta partia jest lepsza? A może PiS? A może PO? A może Konfederacja, nie? I zaczynasz w tym pozornym wyborze Utożsamiać się z daną opcją i wierzyć w taki rozwój wydarzeń, a nie inny. A ja się tego pozbyłem. I w tej chwili, jak mi zadałeś takie pytanie, to musiałeś to, do tego wrócić. Musiałem wrócić do pokładów które już intelektualnych, odwróciłeś. które wyrzuciłem ze swojej głowy, żeby nie, za, nie zaśmiecać sobie i nie budować przekonań. Bo jeśli ja teraz wierzyłbym w jakieś idealne państwo i pod y, takim napięciem intelektualnym inwestował. to mógłbyś popełnić błędy. Tak. Bo na przykład nie podobałoby mi się, że PO coś zrobiła, albo PIS, albo Konfederacja, nie? albo in, in, inna partia. Dlatego też nie chcę nawet sobie konstruować. Mógłbym na gruncie filozoficznym powiedzieć, że dla mnie merytokracja nie jest rozwiązaniem, i, i że takie państwo platońskie nie ma miejsca bytu i to jest taki konflikt chyba od starożytności. I to co Chińczycy próbują zrobić i ten Związek Radziecki próbował zrobić, bo tak się przedstawiał medialnie jako merytokrację, nie działa, jak uważam, że ten bałagan, bałagan dominujący w demokracjach zachodnich jest o wiele większym, lepszym rozwiązaniem i ten pluralizm niż pozorny porządek państw autorytarnych, takich jak Chiny czy Związek Radziecki. Do tego zdarzenia tej zimnej wojny 2.0 i nowej żelaznej kurtyny dochodzimy, ale zanim jeszcze to taki szybki nawias, może partie polityczne notowane na giełdzie? A, tu miałem pomysł na to, jak stokenizować partie. Jak? Jak to zrobić? Y I tu nawet dałem taką propozycję na Twitterze, że jak jakkolwiek partia się zgłosi, mhm. to ja im taki patent dam za darmo, niech sobie korzystają. Ale, ale ja, jak to? Opowiedz trochę. Czyli Można by było... Wypuścić po prostu koina związanego z daną partią i uzależnić go od subwencji, które dostaje, i za te subwencje odkupywać te tokeny, które są na rynku. To by spowodowało takie sprzężenie zwrotne, bo też w takich sprzężenia zwrotnych w spekulacji. Myślimy o, o, o rynkach i to takie pozytywne sprzężenie zwrotne, że można by było obstawiać partie polityczne na rynku, kupować ich udziały, dywidendą, czyli tym kuponem byłaby część subwencji. No ale myślę, że to jest prawnie zakazane, ale by było fajnym, świeżym eksperymentem. Czekasz na chętnych. Nie, no tam. Poszło, poszło w świat. Mogę, 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 każdemu z każdej opcji politycznej wytłumaczyć, jak mogliby to zrobić i by to zadziało. I nie byłoby to po pierwsze skamem, miałoby to sens i też można by było też zrobić, żeby ta partia też mogła z tego korzystać. No ale nie należy ufać politykom, bo jednak historia pokazuje, że polityka to nie jest zbyt szanowany zawód. Czyli, jakby, wracając do tego pomysłu, mm -hmm. można by było notować partię na zdecentralizowanym rynku, czyli stworzyć pula na Unisłapie, na przykład takiej konfederacji PiS-u, i sobie obstawiać. I to by myślę, że lepiej warunkowało ich członków, ponieważ jeśli już byś był udziałowcem danej partii, to poszedłbyś w końcu na wybory. Nie? A jest wiele osób, <grym> które są sympatykami danej partii, ale na te nie wybory sobie. nie chodzi. Mm -hmm. nie? No i partia musiałaby wypłacać dywidendy z subwencji. Nie ma. W tej chwili takiej możliwości, myślę, że prawnej, i zostałoby to zablokowane. Ale jeśli zrobić to zeroemisyjnie, czyli tak, że partia z tego nie korzysta, ale nabywa instrumenty poprzez odkup, zadziałałoby to. No to. Jeśli jeden z drugim polityk nas teraz ogląda i słucha, znają państwo Rafał Zorski, proszę się skierować z pomysłami, można ewentualnie w ramach ale, eksperymentu. Ale, ale wierzę też w ramach takiego pluralizmu i, i wolności, bo ja się cieszę, że jest wiele partii, że one się kłócą ze sobą, to tworzy demokrację, że, że, że to może wpłynąć pozytywnie na debatę, nawet polityczną i na notowania, bo jakby wierząc w rynek. Myślę, że rynek wtedy wyceniał partię. A w tej chwili pośrednio wycenia partię poprzez zachowanie wig 20 i wpływ, czy to PiSu, u czy PO, czy Konfederacja będzie miała większe znaczenie, czy nie, jakie poprawki przejdą na indeksy. Chociaż obecnie to już chyba wszystko jest określone. A, a wkurzacie majstrowanie polityków przy spółkach Skarbu Państwa, tych notowanych na giełdzie papierów wartościowych? Wkurzacie, że tej polityki tam jest dużo? <grym> I to, I to jest właśnie, właśnie to, o czym w tej chwili mówiłem. Ja nie mam emocjonalnego związku z tym, co robią politycy. Żadnego. Jakby nie siedzę przed ekranem telewizora i mówię, Kurde, co oni tam odwalili. Nie mogę mieć. Lekarz nie sypia ze swoimi pacjentami i też nie denerwuje się tym, co nie robią. Więc próbuję prostować czasem niektóre głupoty. Jeśli zrozumiemy, do czego dąży PiS, tak na zimno, no to uważam, tak skracając to do do jednego zdania, że próbuje zrobić powtórkę Korei Południowej i zamiast Czeboli mieć polskie czempiony. Yy, pytanie i zakład jest o to i tak myślą m, 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 powinni myśleć spekulanci, czy w mentalności polskiej da się stworzyć ustrój taki jak w Korei, czy ich yy, Południowej. K K Korei Południowej, no ale... Yy, Widać, że te, ten naród jest podobny. tak? Jakby. <grych> Czy da się stworzyć z polską mentalnością i kulturą taki model? Nie? Bo jednak Korea Południowa i Polska od lat 80. Yy, jedni wychodzili z Junty prawicowej i generałów, yy, generałów takich prozachodnich, pro a my pro, pro-sowieckich, więc jakby historia jest podobna. Nie? Yy, i, i tak należy to Dobry rozpatrywać. A, 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 co do, a co do polskich spółek, no to obstawiam to, że ta rola czempionów polskich będzie rosła, bo taka jest polityka PiSu, jeśli nadal będzie rządził i będą w związku z tą geopolityczną sytuacją i zielonym światłem od Amerykanów tworzyć takie zgrupowania finansowe, tworząc w swoim myśleniu siłę państwa, nie? Co może się skończyć i dobrze, i źle. W Korei Południowej skończyło się dobrze, chociaż ileś tych koncernów się wywaliło. Pamiętamy DU Samsung też powstawał jako czebol yy, wspierany przez państwo. I niektóre inwestycje na świecie wymagają czegoś takiego. Ja nie wiem, czy Polakom się uda, tylko tak obstawiam, że jak to jest taka polityka, polityka PiSu w tym, w tym, w tym kierunku. Nie? Yy. Bardzo ciekawy bet. No i, ty, i yy, i to może mieć dużo wspólnego z, 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 WIGiem, z Wigiem 20. Ale też obstawiam, że jeśli udałoby się zrobić te, te czempiony i y, skoncentrować już taki duży kapitał, to jeśli PiS na przykład by przegrał wybory w jakichś wyborach, to wig 20 jeszcze bardziej by wyskoczył, bo one od razu były na sprzedaż, na przykład w, w przypadku innej opcji politycznej kapitał by mógł w większej skali wejść do Polski. Wiem, że to, co mówię, wygląda trochę abstrakcyjnie i poza głównym nurtem. Bardzo ciekawie. Ale ty zapytałeś się, czy mnie to wkurza. Mhm. Nie. Jakby obserwuję, jem popcorn i sobie patrzę, co tu się dzieje, nie? Tak samo nie, nie, nie zgadzałem się zbytnio Krytyką Oglepińskiego. Mhm. Jak sobie porównamy, wrzucimy w tabelkę wszystkich prezesów banków centralnych, okazuje się, że to, co, w czym się myli prezes banku centralnego, albo w jaki sposób komunikuje, po pierwsze, a nie ma aż takiego znaczenia. Po drugie, cechą istotną banków centralnych jest polityka uspokajania, czyli ich słowa albo narracja jest jednym z narzędzi prowadzenia polityki. Mhm. I jak sobie porównamy szefów banków centralnych, to dezinformacja albo niepełna informacja jest częścią ich polityki, więc nie można się czepiać nawet naszego prezesa, że mówi coś, coś innego, albo że się pomylił, albo inflacja jest mniejsza, albo większa. Mhm. Jak będzie trzeba uspokajać, będzie uspokajał. Jak trzeba będzie... Czyli nie, nie musi mówić prawdy, musi tylko... Jego zadaniem jest regulowanie tych nastrojów, czy przynajmniej próba, tak? Czy znaczy próba, ale no, nigdy się tym bankom centralnym to w, dłu w dłuższym okresie nie, nie udawało. A ale... tam Glapiński jak Jerome Powell? Nie, 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 nie. Tutaj trzeba też brać poprawkę, że wcześniej tak jak nie, nie, nie. polscy prezesi banków centralnych nie mieli swoich spiczy, tak jak Glapiński. Och nie, to są wykłady dwugodzinne. Tak. Mhm. Komunikowali się poprzez no, komunikat. Banku Centralnego, bądź. Ważyli słowa, LKP. były chłodne komunikaty. Tak, tak, tak. No i trzeba pamiętać, że do różnych grup wyborców to trafia. Belka, o, jak, jak posłuchamy sobie taśmy, gdzie Sienkiewicz i Belka rozmawiają na tematy geopolityczne, to jest mega ciekawe. Coś, czego co przywinęło się przez media, ale tylko w kontekście wypuszczenia tych taśm, a tam Belka i Sienkiewicz rozmawiali o Turcji i trafnie przewidywali sytuację, która obecnie się dzieje w no Turcji, proszę. dużo, dużo wcześniej. I czytając te taśmy z podsłuchów, większość mediów interesowała się takimi bardziej to, towarzyskimi albo różnymi I aferkami, a tam była bardzo ciekawa analiza, jak wygląda świat od środka za kuluarami, prezentowany przez prezesa banku centralnego i, i, i polityka zupełnie inaczej niż trwa narracja medialna. I tak samo myślę, że jest w przypadku obecnej sytuacji i też bym się tak nie na tym aż mocno nie skupiał. Aż śmieję bo... się, że stand-uper. No tak, ale trafia do swoich, myślę, że wyborców, tak mi się wydaje. Jakich wyborców? Szef Narodowego Banku Polskiego nie Ale reprezentuje pewną grupę związaną z tą, a inną partią polityczną. Jest to w ustawie, słuchaj, że niezależny. Wiem, ale tak należy to uważam postrzegać Czy w twoich oczach to nie jest zły prezes banku? Zły czy dobry? Nie mam takich odczuć. Jakby chcę zrozumieć, do czego oni dążą. To, że majstrują przy złotówce, to jest jasne. Szczególnie jak ktoś rozgrywa dolar PLN albo euro PLN, to końcówka roku do takiego pewne, pewnego grania na tych instrumentach jest najlepszym okresem, bo bank centralny chce stworzyć sobie jakieś warunki y, dla średniego kursu na przyszły rok rozliczeniowego, no więc spekuluję. Dla mnie bank centralny jest też y, jednym z uprzywilejowanych graczy na rynku o, kapitałowym. Czyli gdybyśmy mieli euro zamiast złotego, to, 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 to z Twojej perspektywy. Byłoby mniej, mniej instrumentów do spekulacji. Tak? Uważam, że to, że mamy złotówkę, to jest najlepsza rzecz, jaka nam się mogła przytrafić. Jak bez, to? bez względu na to, kto, kto rządzi. Mhm. Dlaczego? To, do, czyli w, w sytuacji, gdy jesteśmy, e, jesteśmy tym języczkiem uwagi, jest to super. Gdybyśmy nie byli e, języczkiem uwagi, myślę, że skończylibyśmy jak Argentyna. Tak? Zawsze będziemy, bo taka geografia. Tak, jakby w tym kontekście. Tak? Mhm. Bałbym się, gdyby tej wojny nie było. I że jakby Rosja się bardziej zdemokratyzowała i tam byłby spokój, bo nie bylibyśmy tym języczkiem uwagi. Nie? I wiem, że to są jakieś takie niepopularne tezy, możecie mnie za nie zjechać, ale w obecnej sytuacji złotówka jest nam jak najbardziej na rękę i do budowania polskiego, polskiego państwa. Więc się nie zgodzę z osobami, które twierdzą, że wprowadzenie euro by coś ustabilizowało, bo przypominam, że Polskie PKB od lat 90. jest drugim rosnącym PKB na świecie. 950%, tak? 2300% chińskie. Jesteśmy na drugim miejscu, więc nie jest tak źle, jak, 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 jak o tym się mówi. I to są dane też Banku Światowego, także i oficjalne dane PKB. No ale w czym, w czym ten złoty pomaga? W czym brak złotego by przeszkadzał? W tym, że możemy kreować swoją własną politykę. I w opozycji nawet do Unii Europejskiej korzystają z faktu, że Amerykanie mają w tym interes. I nie wiem, jakie tam są rozgrywki wewnętrzne, mogę tylko spekulować, ale to jest jedno z narzędzi, które powoduje, że nie mamy związanych rąk. Tak jakbyśmy mieli związane ręce, gdybyśmy byli teraz Grecją, Hiszpanią, jednak możliwość konstruowania swojej własnej polityki monetarnej. Jest bardzo przydatnym narzędziem. Oczywiście, może też się obrócić przeciwko nam, ale w tym układzie, w którym jesteśmy, w tym układzie, tak należy to rozpatrywać. A nie za że euro zawsze jest lepsze albo złotówka jest, własna waluta jest lepsza, tylko w tym układzie, w którym jesteśmy, złotówka yy, yy, nasza pod yy, jakby naszym zarządem jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż euro. Mhm. Czyli nie, nie kupujesz takich argumentów, Strefa euro, wspólna waluta w jednym koszyku z innymi krajami. Gdyby coś niebezpiecznego zaczęło dziać u nas, to na pewno to, to ten Zachód miałby jeszcze jeden dodatkowy, kolejny argument w postaci tego euro, żeby, żeby nas bardziej bronić i bardziej się zaangażować. Kupuję, gdybyśmy byli słabszym krajem i bez perspektyw. Kiedy jesteśmy mocnym krajem, to możemy z tej Unii Europejskiej i w tym układzie sił w Unii Europejskiej wydobyć jak najwięcej. Jednak Pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej to no, odgrywa Francja i, i, i Niemcy. No jeszcze można powiedzieć północne Włochy, albo Włochy, jeśli, jeśli tak, tak to nazwać. Wielka Brytania na szczęście się wypisała z tego, z tego eksperymentu. Dla, dla nich dobrze. Na, na to stawiałem Eksperymentu, czyli Unii Europejskiej? Y, tak, no bo to dla nich też jest lepsza pozycja, kiedy będąc bardziej związani ze Stanami Zjednoczonymi. Mogą y, swobodnie kształtować swoją politykę. I wbrew narracji, że to jest taka wielka tragedia dla Wielkiej Brytanii, w długim terminie będą o wiele lepszej pozycji niż będąc w Unii Europejskiej. To może w ogóle rozpędzić tę Unię? Y, no nie, nie, nie. A uważam, że jest fajnie, że jesteśmy w tych strukturach. No. Jakby, ale jakby patrząc na interes Polski w tym mom momencie i w tym układzie, wasalizowanie y, się walutą byłoby błędem, nie? w tym układzie. Gdybyśmy byli państwem jakimś południowym, Hiszpanią, może Grecją, to by było fajnie. Jakby raczej byłoby korzystnie, albo bylibyśmy niestabilni przez swoją klasę polityczną, nie? Jestem przekonany, że... Dziwne to są te poglądy i tezy, nie? Ale nie, słuchaj, jestem przekonany, że w gabinecie profesora Adama Grapińskiego ten fragment rozmowy z Rafałem Załorskim zostanie wielokrotnie odtworzony i to, to mu się tam przy Świętokrzyskiej. Bardzo spodoba. <laughs> Ale ja jeszcze raz powtarzam, jestem apolityczny. Jasne. Jeszcze powiem jeszcze jedną ważną rzecz taką, żeby nigdy nie będę i nie chcę być w polityce. Z miłą, z miłą chęcią oglądam to z zewnątrz, spotykam się z ludźmi z lewicy, z prawicy. Byłem, byłeś na, ostatnio na marszu 1 maja? Tak z ciekawości chociażby. Staram się unikać marszów w ogóle, wszystkich. No, ale, ale, ale był ciekawy, jakby, żeby zrozumieć percepcję tych ludzi. Mm -hmm. Można być też u. Um, A ty byłeś, tak? Tak, no i też często znajomi się pytają, co ja robię, bo tutaj spotykam się z kimś, kto ma poglądy skrajnie lewicowe. Tu debatuję z Karoniem, czy spekulacja to kradzież. Tam idę do takich totalnych libertarian i na weekend kapitalizmu. Zwariował ten zaorski. Yy, wierzę bardzo mocno w pluralizm i że trzeba ze sobą rozmawiać. Mogę się mylić co do swoich opinii. Chciałbym wiedzieć, kto będzie rządził Polską za jakiś czas. Dlatego ważne też obserwować Konfederację, co się dzieje. To nie jest zbyt polskie no. podejście, wiesz, my się raczej zamykamy w tych banieczkach i, i chcemy słyszeć rzeczy, które, które znamy, z którymi się zgadzamy, które lubimy i raczej hmm. nachrzaniać nawzajem. No i rozmawiamy tylko z ludźmi, którzy nam przytakują, co jest hmm. uważam, że dużym błędem, a można zachować kulturę wypowiedzi i rozmawiać z ludźmi, którzy z nami się nie zgadzają, bo to nas rozwija. Poza tym, jeśli jesteś poszukiwaczem prawdy, a nie tylko swojej prawdy, to dzięki temu się udoskonalasz, tak mi się wydaje. I zresztą, jak jakieś głupoty powiedziałem w tym materiale, to z miłą chęcią się do nich odniosę. Pewnie jest ich sporo. No i, ale to ja, są tylko moje opinie. Ja też jestem przekonany, że, że państwo łaskawi na pewno znajdą chwilę, żeby wytknąć. To tak głupoty czy w zawsze, tak jest. zawsze tak jest? Zachęcamy zresztą do tego. Bardzo proszę, jeszcze powiedział w dodatku, że się odniesie, więc może odniesie, może na przykład odpisze na jakiś komentarz, jeden czy drugi. Też taki materiał jest o tyle ważny. Tak jak miałem taki materiał u Stanowskiego i rozmawialiśmy o krypto, o Lunie, o tym, co się stanie. Też mi taką debatę miałem z Bartosiakiem mhm. na temat złotówki i, i też Wigu No i na końcu. Fajnie jest, ja znaczy uważam, że poprawnie jest obstawić przyszłość, nawet jeśli się ona nie spełni, bo to tworzy taki wysiłek intelektualny i może do, te do, do tego możemy hmm. wrócić i stwierdzić, co mieliśmy wtedy w głowie i do jakich, do jakich danych mieliśmy dostęp, i zweryfikować nasze myślenie. Bo w tej chwili być może też jesteśmy w jakiejś bańce informacyjnej, mamy tylko informacje, które do nas docierają, i może się mylę z Chinami, może się mylę co do Rosji. E Beck przecież w 1939 roku był pewien, że Polska jest jednym z mocarstw regionalnych. No i się okazało, że tam w ciągu miesiąca Niemcy razem z Związkiem Radzieckim są, są w stanie nas, nas powalić nie? tak. No. To opowiedz, opowiedz nam teraz trochę więcej, opowiedz nam ten Big Bet. Czyli zimna wojna 2.0, nowa żelazna kurtyna, dolar nie upadnie. Chińczycy. Słuchaj, Chińczycy. Chińczycy to jest pierwszy naród cywilizacji człowieka, który wysłał urządzenie na tę niewidoczną, z Ziemi ciemną stronę Księżyca. To nie jest wyłącznie naród kopistów, tych, którzy kopiują. Oni tam mają istotne innowacje, potrafią robić rzeczy już prawdziwie innowacyjne, ale mimo wszystko Stany Zjednoczone. Znaczy, wie, znaczy wierzę, tak to nazwę. Wierzę w Zachód, indywidualizm yy, i też uważam, że Chiny mocno oszukują w statystykach. Yy, rok temu obstawialiśmy, że oszukują w liczbie ludności. To teraz jest temat numer jeden. Być może brakuje im 200 milionów mieszkańców, więc te yy, ich przewidywania co do PKB mo mogą się okazać mrzonką. Yy, a co do yy, Zimnej rywalizacji pomiędzy Chinami a USA. Uważam, że jest kilka błędnych paradygmatów, które krążą w mediach. Jednym z takich paradygmatów pięć lat temu i siedem lat temu było to, że Chińczycy mają papiery skarbowe Stanów Zjednoczonych i jeśli rzucą je na rynek, to Stany Zjednoczone pękną, jakby jak bańka mydlana. I się okazało to głupotą, bo Amerykanie zawsze mają drukarkę i mogą zasypać ten problem. To jest problem Chińczyków. Że tyle pożyczyli, a nie Amerykanów. No i teraz kolejne paradygmaty, które będą, myślę, że upadały, to jest ten wielki boom w Chinach. Uważam, że łańcuchy dostaw się zmienią i Ameryka Południowa zacznie więcej znaczyć. Zresztą, jak ktoś się interesuje historią, to polityka ping w latach 70. w Chinach nie miała tylko takiego kontekstu, żeby rozbić blok. Państw komunistycznych, szczególnie Chiny, Chiny, Związek Radziecki, ale też Amerykanie odpuścili coś, wchodząc w tą politykę ping-pongową, i odpuścili Amerykę Południową, twierdząc zgodnie z tą polityką, Mon, z doktryną Monroe, że i tak półkula zachodnia jest w ich wyłącznej strefie wpływów. A teraz następuje powrót, a to jest olbrzymi rynek, i my postrzegamy. Amerykę jako, czyli Stany Zjednoczone jako ten kraj pomiędzy Kanadą i Meksykiem, ale system dolarowy i Stany Zjednoczone to nie dość, że jest cała Ameryka Północna, Południowa, Europa, Korea Południowa, Japonia, Australia i, i myślę, że dwie trzecie świata jest pod wpływem dolara. I w tym, w, tym, w tym becie uważam, że Ameryka to jest jeden z największych ukrytych imperiów w historii i nam się wydaje, że ono jest słabe. A Chińczycy tacy, tacy mocni. A co do dolara, błędnym założeniem jest to, że waluta państwa mniej wolnego chińskiego jest w stanie pokonać dolar. Bo za dolarem nie tylko stoi gospodarka jako taka, ale też fakt, że jest to państwo prawa, które, w którym jeśli masz kapitał, jesteś kapitalistą, jesteś w stanie. Powiedzieć coś na Bidena, na Trumpa, i nie wylądujesz w więzieniu. Tego samego w Chinach nie jesteś w stanie zrobić. Nie bez powodu to Chińczycy chronią swój, swój rynek i, i swoją bankowość, a Amerykanie w stosunku do dolara no, panuje dowolność na świecie. Tak naprawdę, Bitcoin to też jest cyfrowy, cyfrowy dolar. Więc. Głównym myśleniem, główną tezą w rozumieniu konfliktu pomiędzy Chinami a Amerykanami jest to, że dolar jest to waluta wolnego, wolnego świata i tego związanego z prawem, i kapitaliści tam będą się czuli najlepiej i najbezpieczniej. Jeśli przyjmujemy ten też myślę, że powszechnie znany. Zna, zna, znaną tezę, że 1% ludzi ma ileś tam połowę bogactwa na całej świecie i na całym świecie, to oni decydują się mimo wszystko ze swoim kapitałem być w państwach zachodnich, w demokracjach zachodnich, z jakimś systemem prawnym, oddzielonym od sfery polityki, nie w merytokracjach, bo to jest najlepszy ustrój dla, dla kapitalistów, a nie yy, 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 Chiny, które oczywiście w tym niskiej warstwie Kapitalizmu są o wiele bardziej wolne, bo łatwiej tam założyć firmę, rozwinąć ją, ale już w tej warstwie dla tych turbokapitalistów to jest państwo niebezpieczne. Nie widzę tłumów do, do ambasady Chin, którzy, ludzi, którzy chcą z naszego systemu demokratycznego przenieść cały majątek do Chin, bo to jest najlepsze państwo na świecie. Raczej jest odwrotnie i stawiałbym tezę, że ludzie o wiele częściej uciekną ze swoim majątkiem, jeśli się dorobią z Chin. Do Kanady, do Ameryki, do Europy, niż zostaną w Chinach. Nie bez powodu Londyn jest opanowany przez inwestycje chińskie, rosyjskie, Vancouver, Kanada, Australia i tego typu miejsca. I na tym opieram swoją tezę. I nieważne, co Chiny w przyszłości zrobią, przez sam bet atomowy, Amerykanie nie są w stanie przegrać. Konfliktu zbrojnego z Chinami. Chińczycy nie są w stanie przegrać ani też wygrać, w związku z tym Chińczycy są słabi pod względem ekonomicznym i Amerykanie mogą ich zablokować. To się dzieje od, od Trumpa. Tutaj Obama bardzo dużo błędów popełnił, ale Amerykanie już to myślę, że naprawiają i myślę, że to skończy jakimś kolapsem, nawet w Chinach, jeśli nie długotrwałą zimną wojną. Czego wszystkim życzę, bo wtedy świat będzie, będziemy świadkami nowych wynalazków, nowych możliwości i oczywiście nam będzie wydawało, że ten świat jest niepewny, jak w latach zimnej wojny, no ale wtedy dużo innowacji ciekawych powstawało i myślę, że będzie tak tym razem. I mam nadzieję, że te dwa mocarstwa będą rywalizowały na Księżycu, a mniej na Ziemi. Nie? Hmm. No, brzmi to, spektakularnie. I to, i to I to jest ten bet. I to ciekawe też, historycznie, jak. A, jest jeszcze ten paradygmat, że przecież Imperium Brytyjskie zostało zastąpione Stanami Zjednoczonymi, ale tak naprawdę to był ten, system, ten sam system prawa, ta sama kultura, tylko banki zmieniły adres, chociaż i tak City nadal, nadal rządzi w rozrachunkach międzynarodowych. Nie? Więc, czyli więc... Londyn. Tak, ale to jest nadal ten nasz system zachodni, nasz, no, anglosaski i, i nie ma alternatywy. I teraz, mhm. jeśli by była jakaś alternatywa, czyli inny kraj demokratyczny z silną kulturą prawa, z wartościami postawionymi na indywidualizm, ten indywidualizm chroniący jednostki z kapitałem, to bym się z tym zgodził, że jest jakaś alternatywa. Ale nie widzisz innych rozsądków. No nie ma alternatywy. Mhm. Więc oczywiście historycy o, na przykład Góralczyk, który jest zafascynowany Chinami, porównują i myślę z punktu widzenia akademickiego słusznie do, nie wiem, Cesarstwa Rzymskiego, jak Francja została, albo Holandia została zastąpiona Wielką Anglią, Imperium Brytyjskim. Ale tam była zawsze alternatywa. A teraz mamy zglobalizowany świat, mamy też zakład atomowy i to nie jest tak jak przed drugą wojną światową, że Amerykanie Oddziaływując na Imperium Japońskie, blokując im kauczuk i ropę, będąc największym eksporterem ropy, powodowali, że był, 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 był jakiś klincz albo corner wykonany na Japonii. Ona, ona musiałaby powiedzieć wojnę, bo byli doprowadzeni do ostateczności. Amerykanie wtedy wiedzieli, że mogą przegrać. Tak samo Hitler, tak samo Imperium Japońskie, tak samo Związek Radziecki. W tej chwili, w tej sytuacji. Tego szantażu albo zakładu atomowego, jeśli Ameryka nie jest w stanie przegrać, no to tak naprawdę już wygrała, przez swoje, myślę, że wartości, które, które są. I teraz ktoś mi zarzuci, i może zarzucić w komentarzach, że oczywiście w Ameryce nie jest taka demokracja jak kiedyś, nie ma tych samych praw, zobacz, jaki tam jest burdel, ale tu nie chodzi o to o myślenie zero że tam jest trochę gorzej, znaczy, że nie jest tak super, tylko Dopóki Zachód będzie miał lepiej chronił prawa jednostki, dopóki uważam, że ten zakład y, y, o w, wygraną Chin jest niemożliwy do zrealizowania, czyli że Chiny nie, 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 nie wygrają. I, i, na, i, I pod tym względem najbliższe 20 lat będę rozgrywał różne instrumenty. Y, pod, taką tezę. Pod, taką, pod taką tezę. I zobaczymy. I to jest też ciekawy eksperyment, bo nagraliśmy to i albo będziemy się z tego śmiać za jakiś czas, albo. Będzie, będzie dobrze. Nagraliśmy to w pierwszych dniach maja 2023, będzie można do tego wracać, kiedy tylko Państwo będą mieli ochotę, jeśli ten portal YouTube w ogóle będzie jeszcze żył za 20 lat. Tego też nie wiadomo. Czyli tak, ukryte mocarstwo i warto być stronnikiem tego mocarstwa, tak jak powiedziałeś na początku. Warto trzymać z Amerykanami. Tak, też nie ma alternatywy dla dolara. jakby W tym kontekście tego systemu, o którym, o którym mówimy. Jakbyś nie widzę ludzi, którzy by chcieli mieć rezerwy w Iłanach. Hmm. A patrząc na to, co się dzieje, 98% rezerw jest i tak związanych z dolarem i jeszcze w systemie SWIFTA. Yy, I nawet jak Rosjanie dostają coś w rupiach, to się okazuje, że dostają zapłatę za ropę w rupiach, to potem nie mogą w banku yy, indyjskim wymieniać tych rupi na cokolwiek innego. Więc nadal yy, wartością yy, waluty nie jest to, czy ona jest wymienialna na złoto, bo żadna waluta na świecie. W takiej skali nie jest wymienialna. I też się nie zgodzę, z jedną osobą tam się pokłóciłem, że ktoś nam pisał, że jakby Chińczycy Juana zrobili wymienialnego na złoto, to Amerykanie o tak pękliby jak bańka od razu. A uważam, że to jest jedna z najgłupszych test. Jakby Chińczycy spowodowali wolną wymianę Juana do, do złota, to myślę, że po miesiącu nie mieliby tego złota. Po prostu, no, tak kiedyś było, że za tym pieniądzem stały, stał, stał kru, kruszec. Tak, ale tego systemu nie da, się, nie da się utrzymać. Dzisiaj jest pieniądz oparty na wierze bardziej. Yy... Coś za tym stoi. No, to jest pieniądz fiducjarny, ale tak też jest. jest oparty na podatkach. No, musisz płacić podatki yy, w danej walucie i z drugiej strony nie, dziwi, nie, nie możemy się dziwić, dlaczego IRS, amerykański yy, urząd skarbowy jest tak mocny, bo jest mocny. Jak ktoś nie wie, jaki jest mocny, niech popyta się Amerykanów, że poda podatków y nie da się uniknąć. Czyli nasza skarbówka mogłaby się uczyć od Amerykanów. Y no, pewnie tak, no, ale z punktu widzenia Amerykanów jako... Jakbyśmy na świat popatrzyli jako grę monopolii, no to y Amerykanie są tym bankiem... Y Który rozdaje hajs. Tak, ale ważne, żeby się kręciło. Te pieniądze płynęły i to w dolarze. Jest OK. Tylko, że wiek XX był oparty na petrodolarze, jakby cała gospodarka mhm. była oparta na ro produktach ropy pochodnych. A 21? To będzie gospodarka cyfrowa. I tu Amerykanie też mają ukrytą przewagę, ale nie dla nas jeszcze. Inaczej, my tego nie jesteśmy świadomi, bo nasze pokolenie jeszcze żyje w XX wieku. Ale nasze dzieci, one dokonują operacji płatności w internecie. Yy, zaraz krypto będzie mocno, jeszcze bardziej mocno w użyciu. A krypto, patrząc na transakcje, to jest cyfrowy dolar. BTCUSD, ETHUSD, większość transakcji na świecie wykonuje się do krypto w dolarach. I, I tak należy patrzeć na krypto. To jest tak naprawdę cyfrowy dolar. I tak jak XX wiek nakręcał petrodolar, tak XXI będzie nakręcał cyfrowy dolar. I, i to już można po, po, po jakby popatrzeć na to w strukturze PKB. Stanów czy, czy państw, państw, państw zachodnich? Nie? Wracając do tej twojej tezy, tego, tego twojego wielkiego zakładu, się rozgada. Bardzo dobrze się słucha takiego, takiego rozgadania. Ale to, nie, to jest niepopularne, bo. Rozgadanie? Nie, nie, na, taka, taka teza. Na, taka teza, o której mhm. mówię, bo teza, która obowiązuje w mediach, jest straszenie silną Rosją, ale ona już upadła w wojnie Ukrainy. Jest straszenie już nie silną, jest silna, tak? silną armią chińską i czego oni tam nie zrobią, a stawiałbym beta na to, że taki zakład, że chińska armia jest równie głównowarta co rosyjska, i że korupcja i, i ten system jest niewydolny. Bo jednak kultura jakby militarna zachodnia uważam, stoi stoi dużo, dużo wyżej pod względem nawet decyzyjności. Co pokazała wojna na Ukrainie. Jednak Ukraińców szkolą eksperci z Anglii, ze Stanów. To jest jednak kultura militarna zachodnia, więc jakby to też ma duże, duże znaczenie. Zresztą niedaleko patrzeć. Arabia Saudyjska razem z ZEA walcząc w Jemenie no przegrywała pomimo jakby olbrzymiej przewagi technicznej i sprzętu z zachodu z jakimiś farmerami w klapkach i z kałasznikowami. Nie? Więc ta kultura militarna jest mega ważna. A Chińczycy jednak do tej pory dostawali w, w, w pieprz, <tak>, tak powiedzieć. I konfucjanizm też nie sprzyja wojskowości. Wojskowy jest postrzegany jako naj, jakby żołnierz w kulturze chińskiej i zgodnie z konfucjanizmem nie jest postrzegany pozytywnie. Nie? Będzie okazja, żeby to sprawdzić na Tajwanie? Myślę, że jeśli Chińczycy, i tu tego się obawiam, jeśli Chiny, Stany Zjednoczone doprowadzą do jakiegoś kryzysu i ta narracja i ten pradygmat chińskiej siły zacznie się walić, to jeśli Chińczycy będą mieli kłopoty wewnętrzne, wywołają jakiś atak na, na Tajwan. Zresztą niedawno przez media się przetoczyło, że Buffett sprzedał wszystkie udziały, ten Tajwan Semiconductor i, i te pozycje zamknął i nawet Sporo jest postawionych shortów na tego typu, te, 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 tego typu firmy z Tajwanu. Nie? Mm -hmm. To jest ciekawe. Rynek kapitałowy wyprzedza takie ruch. Może jest coś, czego nie wiem. O, o, rynek kapitałowy stawia na, na kłopoty tajwańskich firm? Na wojnę. Na wojnę. Tak. A ty? Ja uważam, że patrząc na ruchy niektórych portfeli, jest to możliwe. Tylko trzeba to analizować albo w kategoriach ryzyka i pozbywania się ryzyka, tak jak w Polsce przy wybuchu wojny na Ukrainie, to te inwestycje budowlane po wschodniej stronie Wisły zostały wstrzymane. No i to takie, takie informacje, insajdy z gospodarki. Nie? No. Kiedy to się stało? No bo rok temu, jak wybucha wojna, to była wersja do inwestycji po wschodniej stronie Wisły. Wśród deweloperów? Tak. I magazynów. Nagle tak zamroził się rynek na parę miesięcy. Chodzi głównie o kapitał zagraniczny? No też, ale też tu warto obserwować firmy, które stawiają w Polsce magazyny, na przykład jak Panatoni. Tak. To jest czynnik wyprzedzający gospodarkę. Ale dzisiaj po wschodniej stronie Wisły budują bez, bez Tak, W jest sporo Już inwestycji. szczęśliwie. To ciekawe. A jak się ta wojna o Tajwan mogłaby wpisać w ten twój duży zakład? No to będzie znaczyło, że Chińczycy przegrywają. Czyli potwierdza się ta hmm. teza. Tak, bo jakby w tej doktrynie chińskiej, e, powinni e, no, zrobić przewagę nad światem no, swoją produktywnością. Ale myślę, bez, że się, bez wystrzału. Tak, im się to, to nie uda. Czyli jeśli się pojawią wystrzały na Tajwanie, to znaczy, że już ponieśli porażkę, bo w ogóle musiał do niej dojść, do tej wojny. Tak, no i czekamy ileś tam jeszcze, nie wiem ile, bo to trzeba było sprawdzić już w realnej gospodarce. Na upadek Chin. Tak, bo łańcuchy dostaw się zmieniają. Produkcja się na przykład do Polski przenosi, do Meksyku, do Ameryki Południowej. Automotive już do Meksyku się przeniósł, amerykański przynajmniej. I, 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 I widać, że już taki świat kontrolowany, że Chiny mogą stracić Yy, stracić yy, no, tą przewagę bycia fabryką świata. Nie? No. I takie zakłady w historii świata już bywały. No, przecież yy, patrząc na narrację medialną na temat i yy, wystar wystarczy po prostu eksperyment zrobić. Przeczytaj sobie gazety z lat 30 i jaką reformę Hitler zrobił w III Rzeszy. No, to, to było wydźwignięcie z wielu problemów yy, Niemców. Przecież tam bezrobocie spadło no, pa, pa, paru procent. Yy, I Patrząc na narrację gazet ekonomicznych, no, to, to był jakiś event, jakby rozwój gospodarczy III Rzeszy w ciągu tych 10 lat przed wojną, drugą wojną światową. I można było porównywać III Rzeszę ze względu na swoje mega projekty budowlane, ile to betonu wylali, jak zrobili system autostrad i tak dalej. Więc media miały bardzo dużo materiału, żeby powiedzieć, że Chińczycy, że. Trzecia Rzesza zrobiła taki, taki postęp. A pomimo tego i tak przegrali, nie? I tak samo będzie z Chinami. Co z tego, że wylali więcej betonu niż Stany Zjednoczone przez całe stulecia? Jak teraz Amerykanie będą wylewać ten beton u siebie, tworząc megaprojekty, i odnawiając je w stosunku do, do, do tego, co robili lata 70.. Nie? Więc jakby spekulant nie patrzy w kontekście, co teraz się dzieje. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Tutaj, jakbyśmy zobaczyli Chiny lata 70., spojrzeli na jej gospodarkę i powiedzieli, co ci Amerykanie robią? Tutaj się nic nie uda. Po co inwestować w ogóle w Chiny? Społeczeństwo, gdzie jeszcze jest analfabetyzm, większość ludzi mieszka na wsi. Mamy, mieliśmy rewolucję kulturalną, która w ogóle przeobraziła całe społeczeństwo, i tam jest totalny bałagan. I, 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 i burdel, no się okazało, że w ciągu tam 30 lat Chińczycy zrobili duży progres. I tak samo należy teraz na Stany patrzeć. W Stanach Zjednoczonych infrastruktura z, lat, z ostatnich reform lat 60., 70., a teraz ogłoszone nowe programy budowania infrastruktury w Stanach Zjednoczonych, nie? czyli na nowo autostrady, sieć teleinformatyczna, energetyczna yy i Stany Zjednoczone teraz do przodu. Mm. Nie? Tak samo myślano w końcówce lat 80., że Polska ma być drugą Japonią i Japończycy wtedy mieli ten swój triumf. A po Plaza Agreement w 85. Yy, już było wiadomo, że, Hi że Japończycy nie prześcigną Amerykanów, a co Amerykanie zrobili? Yy, Blue Ocean, czyli internet. I Japończycy w, 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 w tyle byli za amerykańskim internetem, pomimo tego, że dominowali w produkcji elektroniki w latach 80. Nie? I taki sam uważam, to jest taki bet też w spekulacji, że takim samym betem może być ten nowy ocean sztuczna inteligencja. I zobaczmy, jak się zmieniła perspektywa. Jeszcze trzy lata temu mówiono o Chinach w kategoriach sztucznej inteligencji. Że oni są pionierami, no ale bez czego sztuczna inteligencja nie może się odbyć? Bez mikroprocesorów. Szachmat, nie? Także uważam, że pod tym względem nowym niebieskim oceanem, takim jak internet był w latach 90., dla Amerykanów będzie sztuczna inteligencja. Też dla Amerykanów? Dla Amerykanów, tak. I, tak, i widać, jak, jak takie zwy, jakie ruchy wyprzedzające są pod tym względem robione. Czyli mamy z jednej strony zablokowanie mikroprocesorów najnowszych technologii dla Chińczyków, a bez tego. Rywalizacja w dziedzinie sztucznej inteligencji z Amerykanami bez, bez procesorów nie ma szans. Chińczycy nie, ma, nie mają szans, żeby wygrać z Amerykanami bez technologii holenderskiej budowy maszyn do produkcji mikroprocesorów i bez samych mikroprocesorów. A jeszcze, nie dość, że musieli ich dogonić, to jeszcze przegonić. Samo dogonienie Amerykanów w kategoriach mikroprocesorów nie wystarczy. Musieliby ich znacznie przegonić. Mieć taki sam dystans, jaki w tej chwili. Yy, Amerykanie mają nad Chińczykami. I mówię o krajach zachodnich, bo, bo nie mówimy tylko o Amerykanach, ale mówimy też i o Holandii, Europie Zachodniej, Japonii, Korei Południowej, czyli w wolnym świecie y, państw de de demokratycznych i, i rządzonych przez kapitał, przez kapitalistów samych dla siebie <grych> tych złych kapitalistów. A jak ty widzisz? Mówisz zimna wojna 2.0, ta nowa żelazna kurtyna. Jakie są bloki po jednej i po drugiej stronie? Z jednej strony są Amerykanie, z drugiej są Chińczycy. My blisko Amerykanów, obie jak najbliżej. I kto jeszcze po tej jednej stronie, kto jeszcze po tej drugiej? W problemie w takiej analizie, że nie powinniśmy, nie wiem czy to do, dobre sformułowanie, ale personifikować krajów jako takich yy, 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 bytów, mhm. które mają jakąś pamięć albo charakter. Przecież to wszystko może się zmienić. I, I nagle może się okazać, że Rosjanie zostaną sami, a Chińczycy podkulą głowę i wrócą do tego systemu podziału pracy, jaką proponują Amerykanie. Oczywiście on jest niesprawiedliwy dla Chińczyków czy tam Rosjan. Tak trzeba to uznać. Tak, tak trzeba na to spojrzeć. Ale myślę, że te bloki to chińskie resentymenty państwa środka, jakbym je chciał do jednego zdania. Sprecyzować z XVIII wieku i rosyjskie imperialne. To są dwa, dwa główne napędzające motory przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, nie? albo inaczej dla Zachodu, jako takiego, z naszymi wartościami indywidualizmu i demokracji. Ale też, żeby nie było tak różowo, my i tak jesteśmy wasalem, można powiedzieć, w tym układzie, jako Polska. Nie, nie mam podmiotowości międzynarodowej. Mamy lokalną. Mm -hmm. Lepiej być wasalem dobrego pana niż złego pana. No z, z dwóch rodzajów w, 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 bycia wasalem. Wolałbym być wasalem Amerykanów, bo z nimi można handlować, niż y, Rosjan czy a, Chin. A możemy się wyrwać i zedrzeć tę etykietkę wasal? W jakimś układzie musimy być. Jakby inaczej. Y, I tak na świecie rządzi SWIFT i dolar, więc akceptując... Y, i mając linie słapowe w dolarach i tak jesteśmy tej wasale. No dobra, ale słuchaj, no duży, mm, ważny kraj w regionie, duży rynek wewnętrzny, kraj mądrych, przedsiębiorczych ludzi, w dodatku największy w regionie, jeśli bierzemy pod uwagę naszych sąsiadów, szczególnie na wschodzie i, i południu, takich, z którymi nie moglibyśmy się dogadywać. Może to jest jakaś szansa i potencjał na jakieś budowanie znaczenia w regionie, tak to enigmatycznie nazwę. No myślę, że tak, no ale jakby nie powinniśmy rozpatrywać jakichś fikcyjnych albo wymyślonych sytuacji. No jesteśmy w takiej, a nie innej. I myślę, że są kraje, które mają swoją podmiotowość albo próbują ją budować, na przykład Iran, albo Pakistan, albo Korea Północna. No i ta miękka polityka Stanów Zjednoczonych miękka oczywiście. Powoduje, że w którymś z w tych bloków powinniśmy być. Już Sam fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej, sprowadza nas do krajów bloku krajów zachodnich o podobnych wartościach. Nie? I tyle. Ale ja uważam, że i tak to jest najlepszy, najlepsze miejsce, w jakim moglibyśmy się znaleźć obecnie, wbrew tej panicznej narracji, że zaraz będzie koniec świata. No bo nie obstawiamy tego, bo jakbyśmy to obstawili, to i tak byśmy nic nie zyskali. Na, 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 na becie na końcu świata i apokalipsie nic nie zyska. To Co befinny. nie znaczy, że się nie zrealizuje, ale nie zakładamy. No, może tak być. A może jeszcze jest taki jeden zakład, tak jak już w ogóle totalnie. Odjeżdżamy. Odjeżdżamy. Było chyba tak. Mówi się o tym, że pomimo tych wzorów na istnienie cywilizacji w kosmosie. Nie widzimy ich żadnych, a powinny często występować. Tak. Paradoks Fermiego. Tak, dokładnie. Yy, I mówiło się kiedyś o tym, że ten paradoks Fermiego może jest zaburzony przez to, że dane cywilizacje wymyślają broń jądrową i się niszczą. Tak jest. Że nie, 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 nie zdążą dojść do momentu, w którym je odkryjemy. Tak. A może teraz mamy nowy zakład? Yy, nie chodzi o broń jądrową, tylko o sztuczną inteligencję. Tak jest. Która nie. przyjmuje kontrolę. Tak. I w jakiś sposób tę cywilizację gasi, Tak. No, na przykład Jest ten słynny eksperyment Calhuna, tak, z, z szczurami. I myślę, że elity y, znają jego efekt i nieważne, jak często był powtarzany, szczury zamknięte w silosie, gdzie dostarczano im ciepła miejsca, jedzenia, picia, y, jako cywilizacja się kończyły. Nie? Mhm. Przestały się rozmnażać. No. Przestały się rozmnażać, zajmowały się sobą. Były tam te elementy y, <laughs> No wiadomo jakie, tak. No i nie, nie przestały się rozmnażać i, i, i wymierały. Bardziej byłyby zainteresowane um, zajmowaniem się i jak to tam opisali w tym eksperymencie, czyszczeniem swojego futerka. Tak jest. Z względami estetycznymi. Tak. o tym już zapomniały, jak się rozmnażać i po co to jest. Mhm. No i patrząc na naszą demografię, może do tego to prowadzi. Katastroficzny bet dla homo sapiens. No, ale taki nie, nie do wygrania. Ja, ja i tak uważam, że um, szybciej umrę, niż te bety się spełnią. Ale też może będzie tak, że te prace w Dolinie Krzemowej nad długowiecznością, bo podobno my jakby według niektórych futurologów my już jesteśmy w odpowiednim wieku, że być może załapiemy się na tą rewolucję, gdzie będziemy mogli przedłużać życie. No co ty? No. Ty i ja? Tak, na, 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 na pewno mówi się o obecnych dzieciach, które się teraz rodzą, tak? mhm. no, że kurczę. się załapią na to. Oby tak się stało. A powiedz na koniec proszę, już tak sprowadzając to do takiego, do takiego gruntu. My fantazujemy. Ale ja to lubię. Państwo też to lubią i też chyba po to się spotykamy pod tym szyldem, żeby o takim fantazjowaniu posłuchać. No to jest miejsce i przestrzeń tutaj. Ale schodząc jednak na grunt na koniec, czego nam potrzeba nad Wisłą, żebyśmy się mogli spokojnie, wiesz, bogacić, gromadzić sobie majątki, przekazywać je kiedyś. powiedziałeś nad Wisłą to chciałem pierwsza myśl, żeglu, żeglugi śródlądowej żeby sobie spokojnie budować majątki, tak jak anglosasi przekazywać je potem kolejnym pokoleniom. No mamy od słej no ja wiem, 30 przecież lat ponad, mamy już takie teoretycznie wydawałoby się możliwości. Czego nam brakuje? Ja uważam, że powinno nam zawsze czegoś brakować, bo wtedy będziemy się rozwijać. Więc bałbym się tego, żebyś powiedział, że nam nic nie brakuje, chociaż żyjemy w najlepszym w czasie historii, chyba w najlepszej Polsce, jaką mogła być historycznie, to mi się wydaje. No, chyba, że jesteśmy zakochani w XVI-wiecznej, ale to tylko ona dotyczyła 6% populacji Polski, tak jak czyli szlachty. Ale patrząc na, na to, uważam, że powinno nam zawsze czegoś brakować, zawsze powinniśmy być niezadowoleni z tego, co mamy. Dzięki temu będziemy napędzać gospodarkę i innowacyjność. Więc się cieszę, że Ci cały czas czegoś brakuje i Polakom też. Im więcej tego głodu będzie, tym lepiej. Więc chciałbym, żeby nam zawsze brakowało. A tobie najbardziej czego brakuje? W Polsce? Mhm. No tak, wiesz, co twój głód napędza? Co sprawia, że jesteś głodny i twój apetyt cały czas podtrzymuje? W, no ale... no mówisz, że trzeba nam tego głodu cały czas. A w jakim za... aspekcie? Kulturalnym? Za, nie wiem. za, za czym go nie Mało to... mamy fajnych poetów, pisarzy, nie wiem, muzyków. No w jakim? No? Bo... jakim jest, co jest takim twoim e, driverem? Co cię co się najbardziej nakręca? Co to, to sprawia, że fajnie się wstaje rano z łóżka. Bycie kontrarianinem. Czyli jeśli 100 osób mówi, że Chiny wygrają, a ja będę miał rację, to ja będę bardzo zadowolony. Nie? Także jest, jest wtedy odczułam satysfakcję, ale wewnętrzną, nie w stosunku do tych ludzi, bo, bo, bo też wielokrotnie się myliłem, ale to jest moim driverem. przewidywanie przyszłości. To mi cieszy. Nie, nie musiałbym nic tego mieć ani złotówki. Nie, tak. Ale za pomocą złotych można to sprawdzić, prawda? Tak, Czy tak, się takie, udało. takie pytanie na rozmowie rekrutacyjnej: gdzie, gdzie widzi się pan za 10 lat? Nie? Najlepszą odpowiedź na pewno nie to. No, takie, to takie pytania, na które ciężko odpowiedzieć, bo y, pytający oczekuje jakiejś fantastycznej y, odpowiedzi, ale ze swoim światopoglądem, to, to w którym mam i. On nie jest narzucający nikomu mój punkt widzenia. Jest trudno. Ja mogę powiedzieć tylko za siebie, czego, czego mi braku, brakuje w Polsce. Właśnie ja uważam, że jest fajnie w Polsce. Zwiedziłem trochę świata. i lepiej mi jest w Polsce. Nie chciałbym mieszkać w innym kraju. Może, o, już na Bali nie byłem. Tam ludzie mówią, że może by mi się spodobało. Byłem w Stanach przez trzy tygodnie rok temu i bardzo byłem... Zaskoczony i pozytywnie, i negatywnie. Nie chciałbym tam żyć, chociaż podoba mi się ta kultura, ale Polska mi jest bliska. To jest mi fajnie, nie, nie wiem. Może jestem w bańce jakiś takiej. To ja, jestem w tej w tej samej. Samej. to ja jestem w tej samej. To jest dobra płyta. Doceniajmy, proszę Państwa, to co, to, co mamy. A i w ogóle jeszcze coś... Coś, coś śmiesznego? Aha. Ta grupa o Słowianie, jako tacy, Czyli jak miałem kontakt. Z Polakami, bo na co dzień, ale z Ukraińcami, Rosjanami, nawet Serbami. Ta grupa, grupa słowiańska wydaje mi się najbliższa jakoś. Jakoś lepiej się dogaduje z ludźmi z naszego kręgu kulturowego niż nawet z Niemcami, Amerykanami, Anglosasami. Tak? Ciekawie. Więc mi jest tu dobrze, nie? Wśród swoich. Czy państwu też jest tutaj dobrze? Wśród swoich i czy się ze swoimi najlepiej dogadujecie? No, taki komentarz. Chociaż myślę, że dzisiaj komentarzy pod tą rozmową, pod spotkaniem z Rafałem Zaworskim nie będzie brakowało. Zachęcam do tego. Zachęcam, by wyraz aprobaty dać, choć dezaprobaty w komentarzach, jeśli państwo mają ochotę też i zasubskrybować kanał. Tak, bardzo proszę. Wiem. Jest no. co, czego, czego, czego by mi brakowało? Mhm. Kurczę, ale nie wiem, czy to jest osiągalne z polskim, z polskim nastawieniem. Pofantazjujmy. E, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, ale tak bez e, osobistych przytyków. Tak e, e, rozwiązywać problem, poszukiwać prawdy, nie? A często... W... A są takie nacje, które to potrafią, od których moglibyśmy się tego uczyć? Myślę, że Anglosasi, nie? zresztą zbudowali na tym swoją cywilizację i to lepiej działa. Jakby, żebyśmy mogli porozmawiać o trudnych problemach, bez y, osobistych y, uraz. A co w nas jest takiego, co nam nie pozwala, jak sądzisz? Chcemy mieć rację. To jest jak... jak <grym> Chcemy <co nam grym> mieć rację. <grym> tak, Postawić a, na swoje. a nie poszukujemy prawdy. Jeśli hmm. będziemy poszukiwać prawdy, to się okaże, że twoja opinia na jakiś temat czy kogoś innego jest tylko opinią, a na końcu wszyscy poszukujemy prawdy. A często jest tak, że myślę, że taką naszą cechą narodową jest fantazjowanie, nie? A propos właśnie ostatnio Trochę tam zdisowałem naszą konstytucję 3 maja, i to jest właśnie ciekawy aspekt polskiej mentalności, naszej, mojej też, że polska konstytucja uważana, 3 maja mieliśmy wczoraj za drugą na, na świecie, świecie pierwszą, w pierwszą w Europie. I ja uważam, że nie należy być z niej dumny. Dlaczego? Jeśli, bo używając słowa konstytucja, jesteśmy drudzy po amerykańskiej. Jeśli zestawimy te dwa dokumenty, to Polska wydaje się tak przaśna i tak zacofana i anachroniczna. Ona w momencie, kiedy powstawała, była anachronizmem. I co ciekawe, Amerykanie mieli więcej praw przed deklaracją niepodległości pod panowaniem brytyjskim, niż my po konstytucji 3 maja. I to jest ciekawa rzecz. Konstytucja, w tym samym czasie powstała francuska deklaracja praw, praw człowieka, amerykańska konstytucja, zrównanie Stanów, a polskiej konstytucji szlachta, jako taka Wywyższona od czasów historycznych. To jest chyba artykuł czwarty, Chłopstwo jako kolejny stan, ale też poddański, poddański. I teraz i pierwszy artykuł konstytucji polskiej, w porównaniu do amerykańskiej degradacji francuskiej, jest to, że Polska jest katolickim krajem i za zmianę wiary grozi apostazja, czyli takie wyklęcie. Że byliśmy monarchią taką katolicką. No i chyba jeden artykuł o wychowaniu. Następców tronu, czyli królewiczów w konstytucji. I jak czytamy tę konstytucję, proszę porównać sobie deklarację niepodległości z poprawkami amerykańską, francuską deklarację praw człowieka i polską konstytucję, to stawianie tej polskiej konstytucji 3 maja, pomimo tego, że była druga obok amerykańskiej, to jest błąd. I teraz to jest uważam górna manipulacja, bo, bo ktoś mu powie: jesteśmy drugą konstytucją na świecie po amerykańskiej. A ona w ogóle nie powinna stać obok amerykańskich, bo to jest tak, jak napluć Amerykanów w twarz. Ona nie zrównywała Stanów i Amerykanie mieli o wiele więcej praw, pomimo nawet niewolnictwa, niż, 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 niż Polacy. Nie? Ale my lubimy tak myśleć nieracjonalnie o sobie, a w kategoriach takich spekulacyjnych i inwestycyjnych, w tworzeniu paradygmatów, to ten paradygmat mi się na przykład nie podoba, że polska konstytucja była druga na świecie. Była. Ale nie, nie powinna nawet nazywać się konstytucją. Co z tego, że była pierwsza, jak była naprawdę przaśna i, i słaba. Nie? I Teraz mnie pewnie wszyscy zlinczujecie i zjedziecie, ale może was to skłoni, żeby ją przeczytać obok Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych razem z poprawkami i Deklaracji Praw Człowieka w tym samym czasie francuskiej podczas rewolucji, która oczywiście ścięła bardzo dużo głów, ale mimo wszystko te dokumenty się znacznie różnią. I, i no, możecie mnie zjechać. Za to. No, nie jestem zupełnie przekonany, czy Państwo się spodziewali analizy porównawczej ustaw zasadniczych w tym odcinku spotkania z akurat Rafałem Zorskim, programu Didaskalia, ale takie Didaskalia właśnie są. Ale powinniśmy być dumni z Konstytucji 21 roku, tak? Bo możesz dowolnie przedłużać to naszej Izby. Bo prawo wyborcze kobietom. Przed Szwajcarią. Przed Szwajcarią, proszę Państwa. Rafał Zorski, spokulant, inwestor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zeskakujące, myślę, że dla wielu z Państwa, dla mnie także pozytywnie. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, co z tego będzie. Fantastyczna treść z tego będzie i jeśli więcej takich treści Państwo mają, no to ochotę to o subskrypcję proszę i do tego zachęcam. Patrycjusz wyżga kłaniam się i zapraszam na kolejne Lida Skalia. Tymczasem.